Jak sklepy reagują, kiedy odzywacie się do nich z tak precyzyjnym określeniem problemu, który jak twierdzicie oni mają? W jaki sposób mierzysz zaangażowanie na samym początku zatrudniania kogoś? Czyli za każdym razem sprzedawaliście koncepcję, nim to się stało faktycznym produktem? Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, dzień dobry. Szanowni widzowie, słuchacze, mam niebywałą przyjemność przeprowadzić kolejne nagranie, które ma mój ulubiony typ rozmowy, a mianowicie. Nasz dzisiejszy gość powiedział, że możemy zrobić absolutnie materiał bez tajemnic, gdzie będę zadawał wszystkie pytania, jakie przyjdą mi do głowy a propos tego, jak on teraz ze swoim zespołem zbudował firmę, która w minionym roku, 2023, przekroczyła 53 miliony złotych przychodu, a w tym jest duża szansa, że przebiją 60 albo nawet 65 milionów. Kluczowy jest generalnie ostatni kwartał. Więc o tym, co robi, jak robi, opowie on sam, a naszym dzisiejszym gościem jest... Krzysztof Kukla. Dzień dobry. Witam cię. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Głównym partnerem kanału jest Loża Przedsiębiorców. Dołącz do zamkniętej biznesowej społeczności, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni twój biznes jeszcze silniejszym. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Jak się czujesz z tym, że w tym roku przekroczycie 60 milionów, jeżeli zestawisz to uczucie, które masz teraz? z totalnymi początkami Waszej działalności. Okej, okay, to myślę, że zaczynając biznes wiele lat temu w życiu bym o tym nie pomyślał, że to może być taka skala, ale to wszystko dzięki zaangażowaniu chyba wielu osób, moich wspólników, każdej działalności, która wchodzi jakby w skład tego wyniku, bo tych spółek jest na tą chwilę aż pięć. Mhm. Dlaczego jest pięć różnych spółek? Ponieważ targetujemy różnych klientów z różnymi potrzebami i robią to różne osoby. Okej, okay, jaki jest w ogóle segment branży? Co, co dokładnie robicie? Świadczymy usługi dla e-commerce'ów. Które handlują czy importują towary. Mhm. Mm okay. I skąd się w ogóle pojawił pomysł, że to stwierdziliście, OK, robimy to? Myślę, że potrzeba rynku, czyli klienci przyszli, powiedzieli, to było za pierwszym razem, też wspólnik zaproponował, może spróbujemy taką usługę. To było dawno, to było 14 lat temu. Mm -hmm. Natomiast w, z każdym rokiem to ewoluuje, te usługi się zmieniają, pojawiają się nowe, wszystko na podstawie tego, co klienci oczekują. Mm -hmm. No dobra, to tu się zatrzymajmy. Bo to jest. No... Znaczy, to klienci sami nam, sami nam mówią tak naprawdę, za co są nam gotowi zapłacić. no Ale też czasami jest tak, że klient coś wymyśla, co niekoniecznie ma pokrycie w rynku albo w szerokiej grupie i szeroka grupa może stwierdzić nie, ten pomysł jest w ogóle totalnie od czapy. I powiedz mi, w jaki sposób wy wyciągacie te wnioski od klientów i je przetwarzacie i wyciągacie właściwe wnioski, które powodują, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. No bo na przestrzeni tych lat Dochodząc do skali 60 milionów rocznie, musieliście mieć rację częściej niż rzadziej. Okej, okay, to jest świetne pytanie. Myślę, że. Bardzo łatwo jest popaść w taką pułapkę, że jeden, drugi, trzeci klient ci powie, że potrzebuje tego i to jest niezbędne, konieczne i tak dalej, ale to sobie jest tylko tych trzech klientów. Trzeba popatrzeć na szerszy horyzont, jakby zestawić per segment, ile takich klientów tego typu jest i zobaczyć, czy z tego można zrobić biznes, który ma powtarzalny produkt albo usługę i taki produkt stworzyć i mhm. dopiero go sprzedawać. A czy wy macie jakiś powtarzalny proces na wyciąganie właściwych wniosków od klientów, czy jednak były sytuacje, że się ewidentnie pomyliliście i straciliście kupę kasy na tym. Mam Teraz już myślę, że mamy dużo lepszy proces niż był kilka lat temu. Bardzo dużo danych zbieramy, analizujemy. Są dedykowane etaty u nas w firmie do analizy danych. Powiedz coś więcej o tym. Co to są za etaty? O, to są etaty analityczne. To znaczy, jeśli chcesz dobrze poukładać dział sprzedaży, to musisz sobie zdefiniować, co sprzedajesz, komu sprzedajesz i dlaczego. Niektórzy mówią, a sprzedaję coś do, nie wiem, firmy w segmencie, nie wiem, finansowej, tak? To jest gigantyczny sektor, ale co sprzedajesz? A to może ubezpieczenia, ale jakie ubezpieczenia? Do osób prywatnych czy do firm. Dobrze. Do osób prywatnych, ale do jakich osób prywatnych? Takich, które co? No, na przykład y, ubezpieczenie domu. Ale jakiego domu? Jakiego mieszkania? Takiego premium, takiego powyżej, nie wiem, wartość nieruchomości 5 milionów. To ile jest takich nieruchomości w Polsce? Namierzmy je wszystkie i znajdźmy tych właścicieli. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, to wracając do tych analityków. Ty to rozkminiałeś samodzielnie, czy ktoś Ci pomagał, czy jak to wyglądało? Myślę, że to w kilka osób firmy żeśmy doszli do tego, że to nie może być zostawione na barkach handlowców, tylko trzeba im pomóc. To znaczy, mm -hmm. ktoś się tylko danymi zajmuje. Mm -hmm. Ten przykład, który dałem, to oczywiście nie jest moja branża, ja nie działam Jasne. w finansach, ale to był przykład. Tak, po prostu. Ale każda branża ma to do siebie, że praktycznie da się zidentyfikować, yy, znaczy mówię nie każda, bo konsumentów nie, ale firmy da się zidentyfikować co do NIPu, co do każdej konkretnej firmy, która jest twoim potencjalnym klientem. Jak ważne. Rolę w waszej organizacji pełnią analitycy. Bardzo ważną. Powiedz coś więcej. E, no myślę, że to jest kilka etatów, chyba na tą chwilę jest cztery albo pięć etatów, mhm. e, które dostarczają paliwa do działu sprzedaży, czyli poszukują, kto to może być, dlaczego, przygotowują ofertę taką pod, pod dokładne potrzeby tego klienta, a nie, nie wysyłamy tysięcy maili, a, z którego mamy, nie wiem, 2% konwersji albo ćwierć procenta, tylko pisząc do klienta z naszą propozycją wartości, wiemy, że on tego potrzebuje, bo poświęciliśmy kilka albo kilkanaście godzin na prześwietlenie tego klienta, czy on faktycznie ma, ma tą potrzebę. Mm -hmm. No i jak go prześwietlacie? Jakie to są narzędzia? Jaki, jaki to jest proces? Taki analityk przychodzi rano do was, do firmy, odbija metaforycznie kartę i co on robi? Okej. Okay. No, załóżmy, to zależy od usługi, którą chcemy sprzedać, no ale załóżmy, że szukamy ym, na sklepu, który sprzedaje w internecie. No to jesteśmy w stanie wszystkie sklepy w internecie polskie zidentyfikować, określić, które, jakie mają przychody, jaki ruch, jakie mają problemy w tych procesach, które jesteśmy w stanie zbadać. Czasem zrobić na przykład zakup kontrolowany w tym sklepie, zobaczyć, jak jako konsument będziemy obsłużeni i gdzie są te deficyty, które można usprawnić. I widzimy na przykład po tym, jak jesteśmy obsługi jako konsument, że okej, okay, w tym ten proces można zdecydowanie poprawić. I wtedy już mamy gotowe rozwiązanie i dopiero wtedy kontaktujemy się ze sklepem, że mamy dla Ciebie rozwiązanie problemu, bo wiemy, że go masz. Mm -hmm. Jak sklepy reagują, kiedy odzywacie się do nich z tak precyzyjnym określeniem problemu, który, jak twierdzicie, oni mają? Rewelacyjnie. To znaczy, dostaliśmy już kilka takich laurek, że w końcu ktoś się odezwał i ze zrozumieniem Mm -hmm. przedstawił tą ofertę, a nie kolejny PDF, który po prostu jest taki sam dla wszystkich. Mhm. Jesteś obecny jakkolwiek w internecie typu LinkedIn i tak dalej? Tak. Zdarza Ci się dostawać jakieś takie czasami, przepraszam, za mało eleganckie wyrażenie, szanowni widzowie i słuchacze, takie gówno wiadomości, które są totalnym szablonem Ctrl C, Ctrl V wysyłane na pałę, bez żadnego pomyślunku? Zdecydowanie. No tak. i patrzę to i co, co myślisz? Zada zadaję zawsze pytanie, dlaczego pan pani stwierdziła, że ja jestem dobrym adresatem. No i zawsze dostajesz standardowy łańcuszek tych samych wiadomości. Mhm. I jestem. Niezaskoczony w sumie, trochę zniesmaczony. Mm -hmm. Ale to myślisz, że tak y, ludzie postępują z tego powodu, że brakuje im chwili refleksji, aby zrobić coś dużo bardziej, nazwijmy to, zaawansowanego, tak jak wy to robicie? Czy z czego wynika to, że tego typu wiadomości w, wciąż są praktykowane? Zakładam, że pewnie jakimś powodem jest marginalna, być może, albo bo kto wie, może duża, ale raczej marginalna konwersja tego typu wiadomości, że to jest wciąż używane, no ale. Ja się zastanawiam, kto się na to kurczy łapie, nie? Kto tak z bomby po prostu kupuje ubezpieczenie albo cokolwiek innego. Okay. Myślę, że tutaj skala robi i liczby roboty. jeśli wyślemy nie wiem, 100 tysięcy maili, 2% konwersji, no to już jest jakiś konkretny odzew. Myślę, że to jest prosty scenariusz, dlatego on jest łatwo powtarzalny, można go tak w kółko robić, mm. robić, a żeby zrobić to porządnie, to trzeba mieć zestaw różnych kompetencji w organizacji. Handlowiec jako jednoosobowa jednostka często nie ma tego wszystkiego, nie ma umiejętności analitycznych, programist, Hmm. Takich twórczych, żeby tą ofertę przygotować. Yy, a szefowie czy właściciele prezesi firm nie budują tak działów sprzedaży, żeby po prostu to były na przykład dwie lub trzy składowe tej y, komórki sprzedażowej. Jest hmm. po prostu sprzedawca, idź i zdobywaj. To jeszcze chwilkę drążąc temat analityków, bo uważam, że to może być bardzo wartościowy fragment wiedzy dla naszych widzów i y, słuchaczy. W jaki sposób ich rekrutowaliście? Jak określiliście cechy, umiejętności, wykształcenie, doświadczenie, które taka osoba musi mieć, żeby ją zatrudnić? Wbrew pozorom nie robimy jakiejś bardzo, bardzo ostrej selekcji. To, co na, ogólnie na co ja patrzę uwagę, to jest zaangażowanie i otwartość na wiedzę. Czyli postawa. Zdecydowanie tak jest ono przeze mnie dużo bardziej cenione niż doświadczenie, jakieś rewelacyjne referencje. Jeśli w kimś jest, jest energia i on jakby swoją postawą pokazuje, że chce się czegoś nauczyć, to on choćby tego nie umiał w ogóle, nie miał w tym styczności, ale on to się nauczy bardzo szybko, bo bardzo podłapie to, zrozumie i poczuje wartość dla siebie mhm. taki pracownik. W jaki sposób mierzysz zaangażowanie na samym początku zatrudniania kogoś? Um, no bo na pierwszej rozmowie no to myślę, że każdy staje na rzęsach wręcz, żeby wypaść jak najlepiej, więc... Na co wypatrzycie, żeby odsiać ziarno od plew? Tak, ja bardzo um, często zadaję takie pytanie: czy ktoś ma jakiś epizod, jakiś projekt na boku, czy próbował być przedsiębiorcą, jakikolwiek, uh -huh. nawet nieudany. To jest dla mnie bardzo ważny sygnał, że ktoś w ogóle myśli w kategoriach, że ja nie idę do pracy i tam siedzę 8 godzin, tylko muszę być i dostarczyć wartość mojemu pracodawcy, bo on to sam przeżył na własnej skórze. To jest najważniejsze. Uh -huh. Drugie to jest to, czy człowiek jest w stanie dać nam numer czy kontakt do swojego byłego pracodawcy, czy w ogóle odrzuca taki aspekt, to jeśli nie da, no to jest taki sygnał, że kurczę, może coś jest tam nie tak. No bo każdy człowiek, który dobrze żyje z otoczeniem, no to chyba ma dobre te relacje, nawet jeśli wyjdzie z jednej firmy i idzie do kolejnej. Mhm. To są bardzo proste i trywialne do sprawdzenia rzeczy. Czyli tych analityków jest kilku. I oni sugestie co do działań wam dają codziennie, raz w tygodniu. Jak wygląda rytm ich pracy? Okej, okay. oni dostają zadania, które jakby z szefem działu sprzedaży sobie wypracowywujemy, stawiamy na przykład ileś hipotez i to są zadania do zebrania danych, do, do potwierdzenia lub do obalenia hipotezy. Mm -hmm. I takie zadanie trwa na przykład tydzień, dwa, miesiąc. Okay. Zbieramy te dane i potem widzimy, okej, okay, ta hipoteza jest okej, okay. po, po, pogłębmy to dalej. I... Podaj przykład takiej hipotezy. Na przykład, czy sklep internetowy ma dobrze zrobiony proces sprzedaży, obsługi zwrotu. Tak? Czyli na przykład robimy zakup kontrolowany, pytamy się, kiedy dostaniemy pieniądze jako konsument, czy ten zwrot, jak zostanie przetworzony, to, to potrwa dzień, trzy, czy siedem. znaczy czyli kupujecie produkt, chcecie go zwrócić i tak. sprawdzacie, jak szybko otrzymacie pieniądze z powrotem. Tak, i sklep deklaruje na stronie, że jest na przykład dzień albo dwa, a robimy taki zakup i to jest na przykład dziesięć dni. 15 dni na czas procesowania zwrotu. Aha. No i widzimy, że mamy niespójność, ale też widzimy, że tutaj sklep ma y, szansę poprawy tego procesu. Okej. Okay. I wtedy wchodzicie cały na biało z, waszą, z jedną z Waszych usług, którą są wygodne zwroty. Tak. Okej. Okay. W telegraficznym skrócie na, na czym to polega? Y, to jest optymalizacja procesu zwrotu w magazynie, czyli od. Y, Momentu, kiedy klient zakupił odzież albo obuwie, chce je zwrócić, no to zrobi to bardzo szybko, prosto yy, i ten zwrot będzie znacznie szybciej procesowany w magazynie czy w biurze obsługi klienta sklepu. I ta, te buty wracają do waszego magazynu? Nie, nie, nie. Wracają bezpośrednio do yy, magazynu sklepu. Czyli wy jesteście takim troszeczkę, powiedzmy, outsourcingiem, jeżeli chodzi o część administracyjną obsługi zwrotów. E Jesteśmy dostawcą systemu do, do procesowania e, zwrotów. Ty, no jak to wychmieniliście? No bo wiesz, w gorączce złota wszyscy szukają złota, nie? A bogacą się ci, którzy sprzedają kilofy e-commerce rośnie już, no, nawet nie policzę, ile lat. No i wiele osób myśli, jaki ten produkt tutaj znaleźć, może jakiś dropshipping czy coś, a nagle pojawiasz się ty, 60 baniek robionych, robionych, robionych w tym roku i mówisz o i na tych wygodnych zwrotach, ile robicie, Siana? Myślę, że to będzie kilkadziesiąt milionów. No i, i, i nagle na bardzo istotnym, jakby nie patrzeć, wycinku e-commerce'u wbijacie się w tą niszę. Budujecie tam swój bastion, fosę i mury i nagle wykrywacie z tego tortu kilkadziesiąt milionów przychodu dla siebie. Jak na to wpadliście? Jak zauważyliście tę konkre konkretną niszę? Okej, okay. nie wpadliśmy na to. Znaczy rozważaliśmy to, już mieliśmy dwa podejścia do, do tego projektu. Raz w 2013, potem w 2018 albo 2019. <coughs> ale gdzieś tam nie czuliśmy przekonania, że to jest to. Wtedy za pierwszym razem Answer do nas przyszedł, powiedział, że potrzebujemy taki system do zwrotów, ale 2013 to jest prehistoria. Nie było paczkomatów, albo nie było tak popularnych. Ta maniera nadawania w punktach w ogóle nie funkcjonowała. Więc, jakby porzuciliśmy. Chwała, nie mieliśmy... że ono się rozwinęło. naprawdę, chwała. A, tak, więc dru... to pierwsze podejście było nieudane, ale też okoliczności były niesprzyjające. Drugie, nam zabrakło zasobów typowo informatycznych, natomiast trzecie, e, triggerem u nas był klient, potencjalny klient, firma do nas zadzwoniła i powiedziała: hej, potrzebujemy taki system, nie mamy takiego, szukaliśmy, szukaliśmy, nie ma takiego. Czy może nam piszecie dla nas? Ja przeanalizowałem, trwało to myślisz dwie czy godzinki. Ty, ale Ech. poczekaj, ja muszę to zrozumieć. Okej, okay. 2013 rok czy 2014 to jest prehistoria z perspektywy dzisiejszego dnia, no ale e-commerce jest z nami, no już nie wiem, trzecią, czwartą dekadę. I w tamtym roku nie było nadal takiego systemu? Nie w było. Polsce? Nie było. Nie było takiego kompleksowego systemu, który ogarnia kilka procesów naraz. Były jakieś pojedyncze systemy, które fragmentarycznie ogarniały tylko część procesu. Trzeba było to sklejać mm -hmm. do kupy, łączyć to tak na piechotę trzcytkami mm -hmm. i jakoś to działało, tak? Dopiero... No i, i tworzycie system dla waszego klienta. Tak. I co się dzieje potem, że z tego systemu wyskalowujecie nagle kilkudziesięciomilionowy biznes? Ja wiem, może dajemy im wartość? <laughs> Dobre, dobre, podoba mi się. No dobra, ale to żarty na bok. Jak to się stało dalej, od tego konkretnego momentu? Klient zadzwonił w środę, przeanalizowałem to, zajęło to tam godzinkę, dwie i wydawało mi się to sensowne. Zadzwoniłem do mojej UX designerki i powiedziałem, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba to zaprojektować, trzeba to zrobić szybko, na jutro. Masz czas, spokojnie. Zrobiła to chyba szybciej niż nawet przewidywałem. Jakby stwierdziliśmy, dobra, no to w piątek już wysłaliśmy klientowi go, gotowy projekt, jakby taka aplikacja mogła działać, wszystkie ekrany zaprojektowane. W no. dwa dni? Tak. W dwa dni zaprojektowaliście czy chociaż szkic systemu, który teraz robi kilkadziesiąt bani krocznie? Tak. Zadzwoniłem w piątek do, do tego um, pracownika sklepu Powiedziałem, wie pan co, ma pan to już na mailu, proszę sprawdzić, co pan o tym myśli. No, zostałem wtedy, mówiąc tak, no delikatnie zignorowany, bo pewnie poszło ileś tam zapytań, natomiast w poniedziałek rano, po weekendzie dostałem Panie Krzysztofie, jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem od żadnego z dostawców. Daliście mi tutaj konkre kon konkretne rozwiązanie naszych, po czym właśnie tego chcemy. Mhm. Wow. I okej, okay. jakby to utwierdziło mnie w przekonaniu, że to, co zaprojektowaliśmy w dwa dni, jest tym, czego potrzebuje rynek. Że to rozwiązuje istotny ból. Tak. Istotny problem, który nie był dotychczas zaadresowany. Uh -huh. to jest, I to jakby jest mocna przesłanka do tego, żeby stworzyć taki projekt. A ten system był zrobiony na wyłączność dla nich, czy nie? Nie. jakby To, to jest system, który pozwala, może być wdrożony w każdym e commerce okay. który sprzedaje przez internet. Głównie fashion i obuwie, bo tam ta wartość jest największa. Natomiast można go do wielu hmm. rzeczy zastosować. To zanim pójdziemy do dalszego etapu rozwoju tego systemu, jak i całej firmy, to ja mam jeszcze takie pytanie wcześniejsze, no bo powiedziałeś, że wysłałeś to do waszej UX-designerki. Czyli wy przed tym coś jeszcze innego musieliście robić. Tak. I co robiliście przed tym w jak, i w jakiej skali? Okej, okay, y, robiliśmy system do przesyłek kurierskich jako takich normalnych, to znaczy powiedziałbym z punktu A do punktu B, przesyłkę o parametrach wymiary ABC, ileś kilogramów, może mhm. sobie wycenić i nadać. To jest model, w którym od 14 lat działa branża brokerów y, internetowych, przesyłek kurierskich i projektowaliśmy nowy system, jakby pod te same stare założenia. Ale podskórnie czułem, że no, trzeba coś nowego wymyśleć. Ale naprawdę czułeś to podskórnie, czy trochę sobie to racjonalizujesz z perspektywy czasu, że jednak odkryliście złoża ropy naftowej w zupełnie innej, innym obszarze i e commerceu Znaczy, ja już wtedy czułem, że musimy coś innego zrobić inaczej niż konkurencja. Mhm. Nie miałem tylko pomysłu. Znaczy, czułem, co może być kilka jakby możliwości, natomiast e, poczułem ciarki. Jak e, dostałem to zapytanie, okej, okay, tak, to już wiedziałem wtedy, mhm. że to jest. To. Czyli te ciarki. Powiedziały ci, że kliknęło, że nagle to, co drapało cię od środka, połączyło się z tym, czego realnie może potrzebować rynek. Tak, w psychologii jest takie pojęcie błysk. I ten błysk, właśnie, następuje wtedy, kiedy jakby łączą ci się te wszystkie kropki w głowie. Mhm. I ja wtedy coś takiego doświadczyłem. To biorąc pod uwagę, że no, już trochę w życiu widziałeś, co możemy zrobić jako ludzie, żeby pomóc. Szczęściu pod tym kątem, aby błysk występował częściej niż rzadziej, albo żeby w ogóle chociaż raz w życiu, w życiu wystąpił? Szczęście to jest takie dziwne pojęcie. Nie do końca się z nim zgadzam, chociaż ono jest bardzo ważne. Natomiast ja wyznaję zasadę, że lubię szczęście i jakoś się tak zdarza, że im więcej pracuję, im więcej myślę, to mam tego szczęścia więcej. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest klucz do, do sukcesu. Mocno zastanawiać się, pracować, rozmawiać z ludźmi, konfrontować swoje pomysły yy, i. Wraz z czasem to szczęście się pojawi, lub zostanie ta, to zdarzenie, okoliczności potraktowane jako łódź szczęścia. A tak naprawdę to był efekt pracy. Obecnie czytam taką książkę, która jest totalnie z obszarów, z których nigdy wcześniej nie eksplorowałem. Nazywa się Wędrówka Dusz. I to, co teraz powiedziałeś, łączy się z fragmentem, który przeczytałem dosłownie może dwa dni temu. A mianowicie, to jest generalnie książka a propos reinkarnacji, tego, co się dzieje z naszym życiem po śmierci, że jest koncepcja wiecznej duszy i tak dalej. Tego typu trochę metafizyczne klimaty. I tam był taki fragment opisujący, bo jakby cała książka w ogóle zasadza się na tym, że pewien hipnoterapeuta wprowadzał swoich pacjentów w stan nadświadomości i podczas tego, tego sensu, tego transu. Mogłeś połączyć się ze swoimi wcześniejszymi wcieleniami. Totalna, jak ja wiem, totalna abstrakcja, ale zostań ze mną, nie? jakby zmierzam do czegoś konkretnego. I w tej książce w pewnym momencie jest fragment tłumaczący, że czasami niektórzy z nas mają takie poczucie, jakby ktoś nad nami czuwał, jakiś taki duchowy przewodnik, pomocnik, strażnik. I tam właśnie był fragment w tej książce, który pisał, że duchowi, nasi duchowi pomocnicy, przewodnicy aktywują się szczególnie wtedy. Im bardziej rośnie siła naszych pragnień względem konkretnego celu. W związku z tym, jeżeli dużo nad czymś pracujesz, dużo nad czymś myślisz, bardzo się starasz i angażujesz, to jakaś ta powiedzmy, nazwijmy to duchowa ręka, trochę tą rzeczywistość tak ustawia. Żeby to twoje pragnienie miało większą szansę się zmaterializować. Więc od razu mi się połączyły po prostu te fragmenty. Zgadzam się bardzo, bardzo, bardzo z tym, co powiedziałeś. Im bardziej jesteś skupiony, bardziej sfokusowany na czymś, to te trybiki w końcu zaskoczą. No i teraz wracając na ziemię do rzeczywistości KPI, ów Excelów, procesów i strategii, masz ten błysk. No i teraz z tym błyskiem musisz przyjść do swojego wspólnika oraz do zespołu, jak, jak mnie mam, żeby im wytłumaczyć, że. Albo robicie w pewien sposób pivot, albo że zakładacie w ogóle osobną linię biznesową, albo osobną spółkę, osobny brand. I jak oni reagują? Jak to wyglądało? Na początku było takie: zobaczymy, spróbujemy, nie wiadomo. Czyli opór przed zmianą trochę był. Zawsze jest opór przed zmianą. U każdego u handlowców, u pracowników każdego działu to jest naturalne. Mhm. Więc e, powiedzieliście. Co ty zrobiłeś jako w takim razie lider, żeby ten opór na swój sposób rozbroić? Wspólnik zadał chyba dobre pytanie. No, sprawdźmy, zweryfikujmy tą koncepcję, czy to się sprzeda. E, no i tak, mieliśmy te makiety, no to zidentyfikowaliśmy bodajże, nie wiem, tysiąc sklepów internetowych, które mogą być potencjalnie naszymi klientami. Jeden, dwa czy cztery i tak tysiąc. Czyli mamy to Excela. No to co? No to sprzedawajmy, tak? No, ale nic nie mamy. Nieważne, sprzedawajmy. No to, czyli sprzedawaliście co? Koncepcję? Sprzedawaliśmy koncepcję, makietę taką klikalną, która działa, tak? To było obrandowane, logiem klienta, wszystko. To było funkcjonalne. Na, po, na poziomie podjęcia decyzji to wystarczało, żeby zrozumieć zarys działania tego systemu. Poczekaj, obrandowane. Czyli wy zrobiliście personalizację tysiąca różnych y, sklepów internetowych? Tak. Tysiąc, ró tysiąc różnych makiet? Tak, dla jednej osoby było KPI, ile ma personalizacji dz kilkadziesiąt dziennie robić. I Dobra. I teraz jak ta personalizacja z twojej perspektywy przekładała się na konwersję, że warto było włożyć prawdopodobnie dużo wysiłków? W to? Nie mam dobrych danych o ile punktów procentowych to wzrosło, natomiast czułem podskórnie, że im bardziej spersonalizowana oferta, tym lepiej. Mhm. Koszt personalizacji w reprezentowaniu nie był taki duży, więc stwierdziłem, no no, chociaż tyle możemy spersonalizować makietę. Systemu nie mamy. Okej. Okay. i jakie były reakcje tych klientów? Jak, jak, i, I ile firm z tego tysiąca zostało waszymi klientami? Na potrzeby tego testu posadziliśmy trzech handlowców do tego projektu, pracowali około 4 albo 6 tygodni do tych tysiąca klientów i uzyskaliśmy ponad 20 sprzedaży. 20 sprzedaży, czyli to jest 2%? Tak, na okay. podstawie makiety. To, to był sukces, czy to była to był Bardzo duży sukces. Dlaczego? Nie mieliśmy produktu, nie mieliśmy mhm. dobrze zdefiniowanej grupy docelowej, nie mieliśmy procesu sprzedaży, a mimo to mamy w miesiąc 20 sprzedaży. Mhm. No i to, 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 żebym też, też zrozumiał, no bo to też może być cenna wiedza dla widzów, którzy są też na etapie koncepcji, ale być może... To, właśnie, jeżeli nasi widzowie, pośród naszych widzów jest ktoś, kto ma koncepcję, miał błysk, miał ciarki, czuje podskórnie, że to może faktycznie mieć ręce i nogi, ale ma taką obawę, że jak przyjdzie... Tylko z koncepcją do klienta to zostanie odrzucony, wyśmiany, odtrącony, oceniony? Co byś mu powiedział, albo jej? Nie bój się. Powiedz otwarcie, jak sytuacja wygląda. Mamy taki system, albo zaraz będziemy go mieli, zrobimy go dla ciebie, będzie dedykowany, super. Jeśli się zdecydujesz, to zawsze potrwa też formalizacja tej umowy chwilę. Więc jest takie powiedzenie: fake it, until you make it. Mhm. Więc Wbrew pozorom, zrobiliśmy te sprzedaża i chyba żaden z tych klientów nie zarzucił nam, że nie dostarczyliśmy tego na czas. Czyli, żebym zrozumiał. Czy mówiliście na klientom na etapie sprzedaży, że to jest koncepcja, to jest makieta i że jak będzie odpowiedni wolumen klientów, to dopiero to zbudujecie? Czy jak wyglądała rozmowa między handlowcami a klientami? Nie, nie mówiliśmy zbyt wielu szczegółów aż takich. Powiedzieliśmy, że mamy taki system, możemy go w ten sposób skonfigurować. Prosimy, czy pan jest zainteresowany. Tak? Czyli bazowaliście na lekkim niedopowiedzeniu. Tak. Powiedzieliśmy, że mamy system, tak? Ten system, który mieliśmy do przesyłu kurierski, on co do zasady był, trzeba było go dostosować, wdrożyć te wszystkie nowe funkcje, frontend i tak dalej. Okej. Czyli de facto to nie było kłamstwo, no bo pewien fundament był. I do tego fundamentu po prostu chcieliście dorobić pewien moduł, który mógł być istotny dla klientów pod kątem zwrotów. Tak, już wtedy działaliśmy 12 lat na rynku. Okej, to dobra, to jest dość istotne dla całego kontekstu, ale z drugiej strony, tym bardziej. Jeżeli działacie 12 lat na rynku, i nagle ty przychodzisz do zespołu, że będziecie rozwijali coś zupełnie innego, i to coś zupełnie innego okazuje się ileś tam razy większe od waszego pierwotnego biznesu, to, to jest tym bardziej ciekawa historia. Czyli poczekaj, działacie 12 lat na rynku i wtedy jaki mieliście przychód? Myślę, że 20 kilka milionów. Czyli mieliście 20 kilka milionów po 12 latach? A po 14 latach dobijacie do 60 paru? Tak, ale po drodze są też inne spółki, które jakby partycypują w tym wyniku. Wzrost tej usługi jest bardzo wyraźny i szybki. Jakby to... Um, ja się tego nie spodziewałem, po prostu. Okej. Okay. No i to, to, to jest, widzisz, to jest... Widzisz, mówiłem ci przed nagraniem, że to jest... Wyobrażacie sobie, drodzy widzowie, że gość kipiąc takim doświadczeniem, anegdotami i historiami trochę się opierał przed tym, że jest trochę zbyt skromny, żeby mówić o sobie i o swojej firmie i że on się chce skupić głównie na samej usłudze. Więc myśli, myślę, że poklepiecie mnie po plecach, że mu wybiłem ten pomysł z głowy, i że możemy poznać tak naprawdę, w jaki sposób e, Krzysztof myśli, że robi takie wyniki. Dobra, idąc dalej, e, poczekaj, inne że były jeszcze inne spółki. To. Jak się czuje przedsiębiorca, i jak zmienia się rzeczywistość, w której zaskakuje zaskakujecie skala twojego sukcesu, waszego sukcesu, waszej firmy i tego, że doskonale odczytaliście potrzebę rynku. Dziękuję za takie słowa uznania. Jak się czuję, ja nie czuję tego sukcesu. Ja nie uważam, że to jest jakiś ponadprzeciętny sukces, ponieważ jest dużo lepszych, większych przedsiębiorców. Uważam, że trzeba robić swoje i sobie tego powolutku jak ten żuczek, sobie pchać co do przodu. Nie za szybko, nie za wolno. No dobra, ale słuchaj, już odkładając jakby takie tutaj bardzo wzniosłe i dyplomatyczne odpowiedzi, które absolutnie świadczą o twojej kulturze osobistej, więc chylę czoła. No ale to musiało na ciebie wpłynąć. No nie wierzę, że nie. No to na poziomie takim psychologicznym to oczywiście dodaję kopa. Zdecydowanie tak. Kopa, to są, to są sterydy, panie dla umysłu. No jak, no jakby na kliknęło na kilkadziesiąt milionów. To jest niebywałe osiągnięcie. Tak, ja się cieszę z tego, po prostu wstaję i mam dużo, dużo większą motywację, chociaż zawsze mam dużo motywacji, tak teraz mam jeszcze większą, ale myślę, że fajniejsze jest to, że widzę, że w zespole ta motywacja jest dużo lepsza, mhm. że ona zupełnie inaczej jest, jak pracownik przychodzi do firmy i w firmie jest konstant od 10 lat, nic się nie zmienia, firma nie, nie ewoluuje, nie, nie, nie tak. próbuje zawalczyć, nie wiem, polecieć na Marsa. Mhm. To wpływa na zespół i to jest taka y, pozytywne sprzężenie zwrotne Dodatnie. Mhm. To znaczy, że osiągnąłeś jakiś sukces, on cię napędza, pozyskujesz kolejny sukces, i kolejny, i kolejny. To działa na cały zespół. Czy w głowie po czymś takim, czego ty doświadczyłeś, doświadczasz nadal, pojawia się taka myśl, że no dobra, to skoro raz udało mi się odkryć szlak, którym kiedy podążyliśmy, to nagle nasza firma urosła o kilkadziesiąt baniek, to może to się uda powtórzyć. Czy takie coś w głowie jest, czy na razie jest koncentracja na tym, co obecnie robić? Myślę, że jest i jedno, i drugie. Natomiast to jest tak w życiu, że masz te błyski. Zazwyczaj nie masz ich za dużo, bo trzeba do tego wielu okoliczności, ale nie jesteś jeden w tej organizacji. Musisz stworzyć taką kulturę organizacji, takich ludzi sobie dobrać, żeby każdy od czasu do czasu miał jakiś błysk, mniejszy bądź większy. I to te suma tych małych błysków. Powoduje ten wielki sukces organizacji. To jest mega ciekawe i tutaj po raz kolejny Cię zaproszę do szczegółów, bo zauważyłem, że masz taki styl wypowiedzi, że dajesz taki trochę nagłówek wątku i dajesz mi jako prowadzącemu wolną rękę, czy go pogłębimy, czy nie. Naprawdę jak klasa, jeżeli chodzi o rozmowę z Tobą. Jak zapewnić środowisko, w którym błyski mogą występować wśród członków zespołu. I to pytanie uważam i odpowiedź na nie może być warta kupę siana, więc zachęcam szanowni widzowie i słuchacze do notowania. Pierwsza rzecz to chyba pozwolić ludziom się mylić, popełniać błędy i brać na klatę ich pomyłki. To jest chyba bardzo ważna rzecz. Mieliśmy mhm. kilka błędów. Raz był taki błąd, chyba kosztował nas 150 tysięcy złotych. Zrobiliśmy przelewy Oła. nie tam, gdzie trzeba. Znaczy po prostu, tak wyszło. No, i osoba, która była za to odpowiedzialna, zadzwoniła wprost, powiedziała, co się wydarzyło, powiedziałem, ok ogarniemy to, tak? Jakby wystąpiliśmy tam do tych osób, które dostały niepotrzebne przelewy, i odzyskaliśmy z tych 150 bodajże, nie wiem, 150, nie, 145, tak, całkowicie. No to i tak, tak. był happy to, end. Tak, był happy end, ale dużo zaangażowania, trzeba przez dwa tygodnie kilku osób, żeby te pieniądze od, odzyskać. Ale mam wrażenie, że to w jaki sposób podejdziesz do danego człowieka, jak popełni błędy, to buduje takie zaufanie i lojalność. To znaczy, że on się nie boi zaryzykować, nie boi się podjąć decyzji, bo wie, że w razie czego ma Ciebie za plecami, mm -hmm. że Ty go nie będziesz tam. Tak było zawsze w waszej organizacji? Czy to jest wynik tego, że ktoś ci powiedział, gdzieś podpatrzyłeś, gdzieś przeczytałeś, a wcześniej byłeś katem, który karał za każdy najmniejszy błąd? Nie wiem, jak mnie ludzie oceniają. Natomiast tak, chyba gdzieś to przeczytałem, że jeśli zaczniesz tak jakby tłuc po łbach ludzi, to oni się po prostu zamkną w sobie i przestaną ryzykować. Będą takimi... Um, Takimi, nie wiem, z to... trochę. Tak. Ja to obserwuję, jak przychodzą ludzie z korporacji. Tam jest ten poziom odpowiedzialności, do którego oni doświadczyli, zazwyczaj bardzo niski. Muszą uzyskać iluś tam hmm, zgód, ileś osób, i wtedy może tak. oni też ten. No i w razie, w razie czego są trzy razy kryci. Mhm. I to jest killer. Ja już miałem osoby w korpora... z korporacji, które u nas zatrudniły i nie potrafiły się odnaleźć w naszej, naszej strukturze. Ilu macie pracowników? Myślę, że jest to ponad 80 osób. Okej, okay, czyli raczej więcej niż mniej. Jak się wdraża tego typu element kultury organizacyjnej, żeby to faktycznie żyło w organizacji, żeby to faktycznie było częścią DNA, że nie karzemy za błędy, tylko wyciągamy z nich wnioski i się uczymy, że to faktycznie jest praktykowane przez pracowników i że oni mają świadomość tego, że tak to działa, a nie tego, że prezes sobie powiedział to. Na wywiadzie i to jest generalnie fikcja. Okej, okay. no to jest bardzo trudne, bo możesz powiedzieć, a, róbcie tak w razie czego, um, no nie będzie konsekwencji. To jest tylko deklaracja słowna, a nikt nie wie, jak będzie naprawdę, na więc y, chyba nie ma innego rozwiązania, jak to po prostu brać to na klatę, poczekać, jak coś się wydarzy, dać feedback pracownikowi w pojedynkę, nie przy innych ludziach, dać jakby konsekwentnie, tylko merytorycznie i, i, i tyle. Mm. Jakby nie komentować tego, jakby nie wyciągnąć. Publicznie tych wniosków wobec tego, który popełnił błąd. Mm -hmm. Powiedzieć, cieszę się, że przetestowaliśmy to, jesteśmy mądrzejsi, idźmy dalej, tak? I potem zadawać pytanie, dobrze, to słuchajcie, co możemy z tej sytuacji wyciągnąć? Niech każdy się wypowie. Czasami jest tak na niektórych eventach, kiedy mam przyjemność porozmawiać z naszymi widzami i słuchaczami, że niekiedy sugerują mi oni, jakby historie gości, którzy tutaj występują, są takie dość często. Mm, no dobre, czasami idealne, czasami kryształowe, a doskonale wiemy, że przedsiębiorczość to jest generalnie koloseum, krew, pod i łzy. Więc ty jako przedsiębiorca też musiałeś ewoluować na przestrzeni tych lat. Jakiej sytuacji z przeszłości najbardziej żałujesz jako przedsiębiorca, jako biznesman, jako szef, której z nich się najbardziej wstydzisz? Żebyśmy pokazali naszym gościom, że jednak no, ta kryształowość to jest no fikcja, no bo jednak przedsiębiorczość to jest często walka w błocie o to, kto chwyci pierwszy nóż. Jako, jakiej sytuacji z przeszłości? Kurczę, myślę, że dużo. Wiele razy jakby nie podejmowałem ryzyka. Bałem się, bo może za mała ambicja, żeby coś zrobić. Tak trochę zachowawczo postępowałem. Dopiero jak wgryzłem się jakby co robi konkurencja, jak to robi, jak inne firmy na innych rynkach, to, to jakby bardziej się odważyłem. Yy. Myślę, że miałem też kilka takich błędów gdzieś tam, jak wynajęcie jakiegoś magazynu zupełnie niepotrzebnie, bo jakby z jakąś iluzją, że będą klienci, że zaraz, już zaraz, i, i zamiast to uciąć szybko od razu, no to jakby stwierdziliśmy, że to może czyli, jeszcze czyli poczekać. Czyli klienci potem magazyn? Zdecydowanie, tak. To już jakby później już do tego doszedłem. Mm -hmm. No dobra, ale co jeszcze? Miałeś jakąś taką sytuację być może wobec pracowników, że zachowałeś czy odezwałeś się w sposób, no mówiąc delikatnie karygodny? To by musieli pracownicy. Bardzo się staram... Piszcie w komentarzach, dobra? <laughs> no właśnie, jeśli ktoś by to powiedział, to, to bardzo bym mu wdzięczny, y -hmm. gdyby przyszedł i powiedział, że zachowałem się nie tak. Jakby ten, dostaję takie feedbacki od różnych osób, że czasem się zachowuję nie tak. No, jakby Staram się wyciągać wnioski. Ile i... masz lat obecnie? 37. 37, czyli 23, jak startowałeś w biznesie? Tak. No to nie wiem, musiałeś być zupełnie innym człowiekiem. Musiały być jakieś gówniarskie zachowania. Sorry, że tak to nazywam brutalnie i po imieniu, no ale każdy z nas w tym miejscu był i każdy pamięta, co robił, jak miał 23 lata, a co robił, jak ma 33. Pewnie. Znaczy, ja zaczynałem firmę mieszkając w akademiku jeszcze, dojeżdżając tam do, do firmy i coś tam próbując rzeźbić tam z jedną czy z dwoma osobami. Okej. Okay. Czyli takiego nic jaskrawego, czego trochę żałujesz, tak, i bierz się w pierś, to nie pamiętasz za bardzo, odmawiasz składania zeznań. Nie, nie odmawiam. Jeśli coś mi przyjdzie do głowy, możemy do tego wrócić. Dobra, dobra, okej. Okay. Jeżeli chcesz, by o Twoim produkcie, usłudze, Twojej firmie lub evencie dowiedzieli się widzowie i słuchacze naszego kanału, to napisz do nas na kontaktmałpauniversum.com. Czekamy na Twoje zgłoszenie. Jest akademik i stwierdzasz, że idziesz w biznes. Zamiast imprezować, chyba że to łączyłeś. Oczywiście, że łączyłem. Okej, okay, dobra. Co było impulsem, żeby pójść w kierunku biznesu? No, stosunkowo szybko jak na tamte czasy. Na dzisiejszym mam wrażenie, że ta granica wejścia w przedsiębiorczość coraz bardziej się obniża, co oczywiście. Bardzo cieszy, ale co u ciebie było impulsem? Dla mnie impulsem był mój wujek, który prowadził firmę już dużo, dużo wcześniej i dla mnie był taką mm -hmm. inspiracją, motywacją i powiedział, zróbmy wspólnie jakiś deal. Ja ówcześnie byłem programistą, programowałem, brałem zlecenia, byłem freelancerem. No taki masz vibe trochę, no, tak, programistyczny. No. Tak, siedzę w piwnicy, zamykam rolety i się spełniam. I opalasz się ekranem y, 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 tak, monitora, rozumiem. I nie smaruję się w ogóle olejkiem. Okej, okay. dobra. Ale to jest ciekawy wątek. Czy nazwałbyś swojego wujka mentorem? Oczywiście, tak. Bardzo dobrym. To zagłębmy się troszeczkę w to, bo mam wrażenie, że... Nawet nie wrażenie, to jest, to jest wrażenie graniczące z pewnością, że kiedy uczeń jest gotowy i pojawia się mistrz, to ten mistrz, ten mentor może stanowić tak naprawdę największą dźwignię w naszym życiu, jaką sobie mo możemy w ogóle wymarzyć. Bo ta przewaga doświadczenia, kontaktów zasobów pewnej perspektywy dojrzałości emocjonalnej to to w ogóle to jest po prostu podłączenie nitro do silnika Jaka, opisz proszę Waszą relację na przestrzeni tych lat? Jak ona, jak w ogóle to się zaczęło? Jak ona ewoluowała? Czy mieliście jakiekolwiek kryzysy? Zabierz nas w tą historię. No Okej, okay. no wyobraźcie sobie chłopaka, 23 lata, mieszka w akademiku na Politechnice w Krakowie i od imprezy do imprezy, studia studiami, no i gdzieś tam po godzinach jeszcze trzeba napisać system WMS do zarządzania dużym tam magazynem, który robi setki, tysiące zamówień. Tak? I trzeba to napisać sobie od zera, to był 2006, 2007 rok, gdzie w ogóle nie ma takich. Systemów na rynku, trzeba to wymyśleć sama w pojedynkę i to wdrożyć. Przeszkolić ludzi, i oto jest 23-letni 23 chłopak z akademika i zrób to. Na pewno potrafisz. I To zaufanie, którego wtedy doświadczyłem. Na dłuższej od odwójka? Tak. No bo kiedyś tam wiesz, strony robiłem, programowałem, no to na pewno to radę. To poziom wiary był potężny. Gigantyczny. I co zrobiłeś, że tego nie spieprzyłeś? Nie wiem. Po prostu siadłem i zacząłem pisać tak, jak potrafiłem. Tyle, ile potrafiłem maksymalnie dać siebie, to dałem. Okay. Aha, i dostałem deadline oczywiście. Sobie dwa miesiące, spoko, ogarnę, nie? Aha. I kiedy zabrałeś się za pracę? Chyba na początku lipca, a wdrożenie było, nie wiem, połowie września. Okej. Okay. Więc takie dwa, dwa, dwa miesiące zrób system, spoko. Mhm. No dobra, i zrobiłeś ten system i wujek mówi, że co, że w porządku? Jesteś zadowolony? No na początku to nie było tak kolorowo. No. Zrobiliśmy takie mocne, mocne MVP i potem cały czas przez kolejne miesiące były ciągle poprawki, poprawki. Okej. Okay. Ale zadziałało. Czemu chciałeś dla niego pracować? Kurczę, no, dla, zawsze chyba był dla mnie takim autorytetem, człowiekiem, który coś osiągnął, no niestety w rodzinie nie miałem innych takich przykładów, więc moja uwaga się na nim skupiła. Chciałem tak jakby być tak jak on. Aha. Czy miałeś po drodze jakiś taki epizod, że ci się coś odkleiło, że pojawiła się trochę większa kasa na stosunkowo młodym wieku, no bo zakładam, że już dobrze zarabiałeś przed 30 rokiem życia, no a to bardzo często w połączeniu z biochemią może powodować różnego rodzaju reperkusje potem życiowe, więc czy mieliście jakikolwiek kryzys relacji między wami, że tobie się już nagle wydawało, że jesteś już nie wiadomo kim że jakiegoś tam starego wujasa nie potrzebujesz? Mam nadzieję, że nie. E, pomimo tego, że mamy 50-50 podział jakby w spółce, e, to uważam, że tu nie procenty są najważniejsze, bo e, jakby wspólnika możesz mieć takiego czy innego, ale to zaufanie, ta relacja jest o wiele, o wiele więcej warta niż pieniądze, które z tego biznesu ci daje. Jaka to jest różnica, czy za zarabiasz milion, dwa czy pięć, jeśli e, ta relacja może ci dać taką motywację, taką walidację twoich przyszłych pomysłów, że razem. To jest z tym, jak z tym przykładem, jedno dać jeden nie jest dwa, tylko 11. Jaka jest różnica wieku między wami? No myślę, że z 20 lat. 20 lat jest przed 60 jest dwójek. Yy, tak. Okej. Okay. I, I co wy robiliście na przestrzeni tych lat? Jakie podejmowaliście każdy z was mikrodecyzje czy mikroruchy względem siebie nawzajem, żeby ta relacja ewoluowała wraz z waszym wiekiem? Ja miałem bardzo duży szacunek, dalej mam do, do Jacka, on miał też dużą wyrozumiałość co do moich pomysłów. Jakby chłopak, który ma 20 kilka lat, ma trochę jeszcze fiu bziu w głowie co do ilości pomysłów, które z ciebie wypluwa i Umiał bardzo mm, dyplomatycznie mnie tonować. To znaczy, masz trzy pomysły, zastanówmy się, przegadajmy ten i wybierzmy jeden, zwalidujmy mm. to. Nie szliśmy na 10 kierunków naraz. Mm -hmm. Tylko on był takim i bardzo to dobrze robi. Jakby ja uważam, że y, największą wartość ze wspólniku, którą masz, to jest to, że on jest takim twoim walidatorem Twoich pomysłów. Że on ci powie, kurczę i to robi tak, tak umiejętnie, a nie, że cię wiesz, tam skiluje, wyśmieje i tak dalej, weź, spadaj na drzewo. No a nie zdarzyłaś nigdy sytuacja, że miałeś genialny pomysł, a wujek był hamulcowym, co wynikało tylko i wyłącznie nie z obiektywnej walidacji, że pomysł jest kiepski, ale z tego, że już jest tak zarobiony, że mu się po prostu nie chce? Nie wiem. Nie wiem, Być, my dużo pomysłów przegadaliśmy, część żeśmy wdrożyli, część nie. Chyba nie wracam do tego tak myślami. Bo to by wtedy by to spowodowało co, że, że a, to Aha. tego wina, tamtego wina. Nie ma sensu. Jeśli jest, jeśli jest OK, mamy zaufanie, to jakby myślę, że prawdziwą jest takie powiedzenie, że e, to jest zależy, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Że męża poznamy po tym, jak się zachowa, gdy jego żona zachoruje, a żonę poznamy po tym gdy jej mąż straci pieniądze. Mhm. Tak samo wspólnika poznamy wtedy, kiedy zabraknie pieniędzy na koncie, pojawią się problemy, długi i tak dalej. Przerobiliście to, czy to dopiero przed wami? W jedno rok był taki, gdzie żeśmy ponieśli stratę mhm. i no, jakby było nerwowo, natomiast nie wyszliśmy z takiego trybu, gdzie jakby okej, okay, ufamy sobie, jedziemy dalej do przodu, mamy plan. Okej, okay, dobra. No, czyli jest ta strata, jak wy oboje dokładnie reagujecie, że przechodzicie przez to i potem wracacie na trajektorię wzrostu. No Okej. Okay, no powiedzieliśmy sobie, jakie działania możemy podjąć. Mamy tam krótką listę. Czy było szukanie winnych? Nie, absolutnie. Nie. nie, nie. Znaczy, powiedzieliśmy sobie bardziej obszary, które trzeba zmienić, jakie, jakieś Aha. procesy unowocześnić, zoptymalizować. I, jakby takie wychodzenie, no dobra, ja, ja się bardziej znam na programowaniu, na procesach, no to okej, okay, to ja to zrobię. Mhm. Albo zna znajdziemy ludzi, którzy to zrobią. A Na czym się znawuje? Myślę, że na takim zarządzaniu miękkim ludźmi, nad takimi decyzjami strategicznymi, taką analizą z helikoptera. Mhm. No to on już ma 40 lat doświadczenia w biznesie. Mhm. Żebyś też poznał intencję moich pytań w tym wątku, to ja generalnie jestem ogromnym fanem pracy zespołowej, jestem wielkim fanem tego, jak są duże różnice wiekowe w zespole, jak jest różnorodność płciowa, bo to powoduje, że potem ten koktajl pomysłów ma zupełnie inną jakość. I jednocześnie nieraz mi serce pękało, kiedy no jako powiedzmy poboczny obserwa obserwator przyglądałem się różnym sytuacjom, gdzie nagle jakiś team rozpada się właśnie w wyniku dużej różnicy wiekowej, bo... Ten młodszy twierdzi, że ten starszy to w ogóle myśli zaściankowo, a ten starszy myśli, że ten młody to jest jeździć bez głowy, i tak dalej, i tak dalej. Wzajemne przerzucanie się tak naprawdę różnymi oskarżeniami, gdzie właśnie połączenie mądrości wynikającej z doświadczenia z pewnym młodzieńczym wigorem, to, to jest po prostu no, mieszanka wybuchowa, jeżeli chodzi o kreatywność, o proces kreacji. Więc stąd próbuję zrozumieć, jaki były, jakie były wasze takie kluczowe elementy które pozwoliły Wam współpracować ze sobą tak długo, no i jednocześnie tą współpracą dać masę miejsc pracy innym ludziom, a siebie nawzajem uczynić, no co to dużo mówić, tymi ludźmi. Myślę, że takie poszanowanie dla drugiej osoby, że pomimo tego, że się różnimy, pomimo, że mamy nawet skrajnie inne opinie na temat czegoś, to cały czas ze sobą kulturalnie rozmawiamy, przerzucamy się argumentami. Tu wujek jest niesamowity pod tym kątem. Ma taki dystans, jakby do mnie, do moich pomysłów. Ja czasem jestem mniej lub bardziej emocjonalny i, i to jest idealny przepis na wspólnika. Czy jak ze sobą rozmawiacie, to czy podnosicie głos? Nie. Czy przeklinacie? Nie. Nie wycinamy tej ciszy. Czyli wasza rozmowa jest po prostu pełna kultury. Tak. I to... mówicie do siebie po imieniu? Czy mówisz do niego wujek? Nie, Jacek. Jacek. Mhm. Okej. Okay. A jak są nieporozumienia, to jak te nieporozumienia załatwiacie? K jakby każdy mówi to, co myśli na ten temat, kulturalnie i spokojnie. Jeśli czujemy, że no, te odległości są duże, to wiemy, że to już nie drożymy tego dzisiaj. Wrócimy do tego jutro, pojutrze, za tydzień. Mhm. Czy można postawić hipotezę, że. Zgoda, która między wami panuje, wynika z tego, że macie podobny typ osobowości, ale różne kompetencje, czy jesteście temperamentem zupełnie inni? Ja czasem jestem trochę choleryczny co do działania, więc mamy troszkę różne temperamenty. Ale mamy chyba to tak, przynajmniej ja tak myślę, wyuczone te, te mm -hmm. zachowania, takie, że no, każdy jest dorosły, część analizuje, jakie jestem sytuacji. Mm -hmm. No to jakby. Bilans zysku WISA. To po co wchodzić w ogóle? Ja uważam, że wchodzenie w konflikt z kimkolwiek, no nie wiem, co by musiało być, żeby to się opłacało. Konflikty nigdy nie budują jakby wartości na koniec, tylko zawsze stratę. Tak, niezgoda rujnuje, zgoda buduje. A powiedz mi, nigdy nie miałeś takiego poczucia, że chciałbyś działać solo? Oczywiście, że miałem. Jak sobie to przetwarzałeś w głowie? I co by mi to dało? Co by mi to dało? Wiem, więcej udziałów, więcej kontroli, więcej pieniędzy? Czy ja tego potrzebuję? Nie, ja tego nie potrzebuję. A czego potrzebujesz? Chyba takiego drive'u, że wstaję, robię, robię to z ludźmi, których lubię, których szanuję. Dostarczamy, jakby, jakby mamy z tego fan. Mhm. A to, żeby miał więcej udziałów, to co mi to da? Trochę więcej, jakby, w, w bilansie na koniec. i co z tego? To nie to buduje fan. Super, że to powiedziałeś, bo wydaje mi się, że ta krótka wypowiedź na ten temat może wielu młodych ludzi. Uchronić przed pochopną decyzją, żeby kogoś odstawić na boczny tor, właśnie w wyniku różnic wieku, punktu widzenia, że szeregu innych elementów. A czy był kiedykolwiek ktoś, kto próbował was skłócić ze sobą, poróżnić, albo ktoś, kto tobie wkładał palec w żebra, mówiąc, że nie potrzebujesz jacka? Takich sytuacji nie było, natomiast byli tacy chyba, mam wrażenie, kiedyś pracownicy w organizacji, co próbowali gdzieś tam grać na jednego bądź na drugiego. Mm -hmm. Co hmm. z nimi zrobiliście? Hmm. Już nie pamiętam, no myślę, że jeśli ktoś gra tak nieczysto No to my się jakby otwarcie wymieniamy wszystkimi informacjami Nie mamy tajemnic no, Jeśli ktoś to raz, drugi, trzeci powtórzył No to jakby to, to nie, nie akceptujemy takich A zachowań A skąd wiedzieliście, że jesteście rozgrywani w taki sposób? Właśnie przez to, że że szczerze rozmawialiście tak. Że tak. ten próbuje to, ten próbuje tamto I tak, tak wyciągnęliście wniosek, że tu jest jakaś rozgrywka to, Toczona jakby tak. waszym kosztem Tak, niektórzy to tak jak, jak dzieci po prostu Że mama nie dała, to pójdę do taty Okej, okay, czy jak się jeden wspólnik na coś nie zgodził, to spróbuj przekonać drugiego. Tak. Nie uważasz, że podział 50 na 50 w spółce to jest najgorszy możliwy podział? Dlaczego? Ja no, tak wielokrotnie słyszałem. No bo jak potem jest jakiś właśnie pewnego rodzaju pad decyzyjny, no to nie ma komu podjąć tej decyzji, że robimy jednak tak. Nie wiem. Ja nigdy nie, nie doszło do nas, u nas do takiej sytuacji, że było głosowanie. Bo na przykład w innych spółkach jest inna kombinacja. Na przykład jeszcze z moim bratem, mm. moim kuzynem, że głosujemy. To znaczy, wiecie, teraz jest ten moment, zgromadzenie i trzech za, jeden przeciw. No sorry, zostałeś ograny. Nie. To, to był zawsze kompromis. Zawsze okay. rozmawiamy. Jeśli nie rozmawiamy, no to po co prowadzić spółkę? Ty masz całą rodzinę w swoich spółkach? Yy, brata, kuzyna i wujka. Dobra. I brat i kuzyn dołączyli kiedy? I Czemu? Jak się z nimi układa relacja? Kilka lat temu brat pracował wcześniej też jako informatyk w jednej, w drugiej firmie i powiedział mu: Kucze, no róbmy, róbmy jakiś biznes, róbmy jakiś e-commerce jeszcze w tej działce. Ale takiej. wziąłeś go z kompetencji czy z litości? Absolutnie, on sam ma kompetencje i zaangażowanie, więc to. to sam chciał. On, on chciał, tylko nie wiedział, jak chyba tak mam wrażenie. Czyli tak jak dla ciebie wujek był mentorem, to ty poniekąd stałeś się trochę mentorem, który wprowadził w świat biznesu brata. Nie wiem, może, mam nadzieję. Okej. Okay. Jak się układa relacja między wami? Dobrze, bardzo dobrze. A z kuzynem? Z kuzynem tak samo. Kuzyn jest bardziej taki trochę niezależny. Prowadzi też oddzielną spółkę, która targetuje ten rynek importu z Chin i mm -hmm. tego przetwarzania. I jakby spotykamy się regularnie, wymieniamy się doświadczeniami. Okej. Okay. Czy jakiekolwiek nieporozumienia z gruntu firmowego kiedykolwiek były przenoszone na grunt domowy, że spędziliście osobno święta Bożego Narodzenia na przykład? Nie, nie. Jakby wiem, że mieszanie relacji prywatnej i zawodowej to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. Na szczęście u nas nic takiego nie nastąpiło. Co wy robicie inaczej, że u was to działa i działa tyle lat. Nie wiem. No jak, no, Krzysztof? No nie rób mi i widzą tego. No jak nie wiesz? Na pewno coś wiesz. Nie wiem. Może to jest też tak, że... Um, każdy ma do, do siebie zaufanie i po prostu to robimy. Może nie, nie przyszedł jeszcze taki straszny moment, że trzeba coś, jakby mhm. m, jedna spółka idzie gorzej, nie? ale wtedy myślę, że pozostali, czyli my, tak, we czwórkę jesteśmy, tak. no to byśmy, wiesz, jak masz problem w życiu, to ważne, żebyś wokół siebie miał ludzi, którzy cię chwycą za bety i do góry podciągną. I mam nadzieję, że jak gdzieś będzie w którejś z tych spółek taki problem, to pozostali do góry, okay. uratują. Dobra, idąc dalej. Przeglądałem sobie twoje notatki jeszcze przed odcinkiem, parę rzeczy sobie wynotowałem, bo tam jest naprawdę sporo dobrego mięska, szanowni widzowie, zaraz sami zobaczycie. Przychodząc do, do pierwszego wątku, który mam wynotowany z twoich notatek, jeszcze chwilkę sobie porozmawiamy. Jakie... Przedsiębiorca powinien mieć trzy główne zadania w organizacji. O to jest świetne pytanie. Uważam, że prezes, właściciel czy jakiś taki główny owner biznesu, powinien robić trzy i tylko trzy rzeczy. Pierwsze, jest odpowiedzialny za problem, który ma ta firma rozwiązywać, ma go wymyśleć, obliczyć, policzyć, że to jest realna potrzeba. I klato masz za tym stać. Dwa, masz znaleźć ludzi, którzy wdrożą rozwiązanie tego problemu, czyli, nie wiem, programiści, sprzedawcy, hakerzy, analitycy. Analitycy, tak. I, i masz y, stworzyć takie środowisko, takie kanały komunikacji, żeby to było drożne. A trzecia rzecz, masz tylko patrzeć, czy się kasa zgadza na koncie. Jeśli się nie zgadza, to masz cały czas monitorować, czy model biznesowy trzeba zmienić, skorygować, czy ludzi trzeba zmotywować, wymienić, nie wiem, inaczej poukładać mhm. strukturę. To są trzy rzeczy. Dobrze. To rozwijając te trzy rzeczy, jakie ty, a zakładam, że masz też kontakt z innymi przedsiębiorcami, byłeś w Mastermindzie w Krakowie przez długi czas, jakie ty widzisz wyzwania i problemy u innych przedsiębiorców, którzy mają trudność z wdrożeniem tych trzech głównych zadań w organizacji? Myślę, że przedsiębiorcy się za bardzo skupiają na szczegółach i nie delegują odpowiedzialności I na mikromanagement. Tak, mikromanagement, tak. To jest bardzo pojemne, pojemna rzecz, ale do pewnego stopnia to, to, to zarządzanie jest takie, że ty masz swój pomysł, masz zbudować zespół, masz te, ten zespół wspierać, masz być takim służącym względem tego zespołu. Wspierać, motywować, chwalić, w razie czego korygować. To nie jest mikromanagement w mojej ocenie. Tak? Mikromanagement jak tam aż za bardzo wchodzimy. Ale kiedykolwiek robiłeś mikro? Na pewno. Wiele razy. I co sprawiło, że przestałeś? Myślę, że dalej robię, tylko nie wiem, czy to jest pozytywne. Myślę, że jest na akceptowalnym poziomie. Tak mam wrażenie. Zgodnie z notatkami, które mam przed sobą, to chciałeś, miałeś wypisanych sporo interesujących rzeczy. A propos modelu biznesowego i strategii konkurencji słuchamy. Tak. E, uważam, że jest dużo przedsiębiorców, którzy mają fajne pomysły na pewne rzeczy, takie jak coś rozwiązać, dostarczyć produkt bądź usługę. E, I i jakby dużo ludzi też e, skupia się na technicznym aspekcie, czyli dostarcza programowanie i tak dalej, ale nie myślą zbytnio nad modelem biznesowym swojego przedsięwzięcia. To znaczy zawsze jest to transakcyjne, to znaczy ja to coś dam, ty mi ileś tam zapłacisz i jest fajnie. Problem z tym jest taki, że e, w dłuższym terminie przegrasz, ponieważ przyjdzie lepszy, większy gracz z grubszym portfelem i cię po prostu z ekonomią skali zje. I bardzo mocno zachęcam do, do takiego modelu biznesowego, żeby go bardzo świadomie wprowadzić. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz z takiej konkurencji to jest coś co. Wyobraźmy sobie sytuację. Masz jakiś produkt bądź usługę. Czy będziesz startował z tym produktem, albo usługą do dużej grupy docelowej, czy do małej i dlaczego? Mhm. Do małej. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że jak jest. czy znaczy wydaje mi się, no to oczywiście zależy od produktu. Jeżeli produkt jest masowy, no to musisz iść, iść masowo. Ale jeżeli produkt jest bardzo mocno wyspecjalizowany pod bardzo konkretną potrzebę, bardzo konkretnej grupy osób, no to absolutnie niezasadnym jest robienie szerokiego marketingu, bo to jest tylko i wyłącznie przepalanie budżetu, energii i czasu. Okej. Okay. Bardzo dobra odpowiedź. Ja myślę, że obydwie odpowiedzi są dobre, ponieważ one zależą od czasu, kiedy jesteś ze swoim produktem lub usługą. Y jak widzę niektóre przedsięwzięcia, które powstają, ktoś się po prostu porywa z motyką na słońce i próbuje rywalizować w bardzo szerokim segmencie rynku. Podczas gdy, z innej strony, na przykład w branży fashion, to jak, gdzie ja jestem już od kilku lat, to widzę, i widzę na fajne przedsięwzięcia, gdzie ktoś wybiera grupę docelową. Na przykład będziemy sprzedawać odzież dla kobiet, które mają maksymalnie 158 cm wzrostu. Świetna nisza, niezagospodarowana przez duże brandy w galeriach. Kobiety, które są jakby drobnej postury, mogą co najwyżej iść do sklepu dziecięcego. Tak, to jest, to jest powszechny problem, to prawda. Tak, ale z drugiej strony widzę markę, która robi po prostu casualową odzież dla kobiet i zerowe różników, tak? I potem zdziwienie, dlaczego po pół roku, nie wiem, no już nie mam budżetu na ads, nie mam budżetu na, nie wiem, na jakieś Instagramy i inne media. Albo inny mhm. przykład. Wyobraź sobie, że masz y, zrobić kuchnię dla kogoś bliskiego w rodzinie. Załóżmy, że ta osoba bliska jest, nie wiem, jeździ na wózku inwalidzkim. Jak szukasz wykonawcy takiej kuchni? Mhm. No tak, jakie, jakie w ogóle frazy wpisać w Google'u chociażby? Kuchnia dla osób na wózku inwalidzkim? Dworzysz sobie teraz, że poszedłeś do stolarza, który robił tobie w mieszkaniu, powiesz mu, potrzebuję kuchnię dla osoby, dla nie wiem, babci, dziadka, nieważne. I on ci powie, no dobrze, zrobię i tak dalej. A z drugiej strony do, znalazłeś się jakiegoś stolarza, który mówi, no ja już takich 10 zrobiłem w tym kwartale. I czy ty będziesz długo analizował y, tą pierwszą i tą drugą ofertę, czy może już czujesz, która to... No te... nie, to skórnie od razu idziesz w tym kierunku, gdzie no jednak poziom doświadczenia jest dużo większy, no bo on wie rzeczy, o których ty nie masz pojęcia, bo to nie jest twoja rzeczywistość. A taka osoba, która jest na wózku, no to ona może... To też zależy, zależy pewnie, jak długo jest na tym wózku, ale ona może mieć pewnego rodzaju wyobrażenie, jakie udogodnienia potrzebuje w kuchni, no ale taka osoba, która takich kuchni zrobiła X... Może nawet taką osobę na wózku zaskoczyć, że pomyślała jeszcze o tym, o tym i o tym. Bardzo dobre odpowiedzi. Słuchaj. To jest strategia segmentacji do takiego poziomu, że ja to nazywam minimum viable segment, czyli bierzesz tak wąską grupę docelową, jak się tylko da, ale przy zachowaniu jeszcze jakiejś kaloryczności tej grupy i szukasz bardzo specyficznych potrzeb tej grupy, której nie spełniają duże marki na rynku. Dużo albo nawet średnie. I mhm. dajesz im to rozwiązanie i powodujesz, że masz jednego klienta, potem drugiego, trzeciego, później już sama, le, sam leci marketing rekomendacji, czyli esencja marketingu. Zero kosztowo, naturalnie, krótki proces sprzedaży. Po prostu klient dzwoni, jakby potem, nie wiem, twój kolega będzie miał ten sam problem, bo ktoś potrzebuje. Mhm. No po prostu rekomendacja i, i leci sama sprzedaż. Dobra, to tutaj się zatrzymajmy. Jak sprawdzacie, czy ta nisza, którą tak dokładnie wskazaliście, że ona jest wystarczająco duża i że ma wystarczającą ilość pieniędzy, żeby w ogóle całe przedsięwzięcie miało sens. Zatrudniamy analityków. No I wracamy praktycznie do początku. No i dobra. I taki analityk, jakich on narzędzi używa, żeby powiedzieć, że ta hipoteza ma szansę się zmaterializować. Okej, okay, no jakby próbujemy estymować naszą grupę docelową za pomocą różnych narzędzi. Y, Similar Web, y, Ahrefs, y, automatyzujemy... Procesy za mocą make .com, kupujemy płatne dostępy na przykład do statisty. Czy w zależności od rynku i, i tego, czego potrzebujemy, bardzo dużo inwestujemy w dane i, i w ich obróbkę. Mm -hmm. Ile wydajecie na dane miesięcznie? Plus minus? No, myślę, że no, myślę, że kilka tysięcy y, takich zewnętrznych. Takiego abonamentu, tak Tak, po tak. A to, to, to nie jest chyba aż tak dużo, biorąc pod uwagę, że to wam daje pewnego rodzaju wizję w ciemności. I tego nie musisz kupować co miesiąc. Po prostu masz jakąś hipotezę, przykładasz się do niej, wykupujesz dane i masz wnioski, tak? Później mm -hmm. jeszcze sobie potwierdzasz własnymi zasobami. Ok, jedziemy z tym. A to ja Wiem, że trochę wracamy do początku naszego wywiadu, ale no widocznie na temat analityka... czy znaczy zapytam inaczej. Jak byś miał określić poziom wagi skili analityków dla waszej organizacji? Jak ważni oni są? Um, oni robią podwaliny naszego sukcesu. To znaczy, moglibyśmy zatrudnić pięciu handlowców i mieć analityków lub tylko pięciu handlowców. Myślę, że później efektywność tych handlowców nie wiem jest kilkukrotnie wyższa. Okay. Razy trzy, razy pięć, nie wiem, to myślę, że byśmy czasowo mm. dużo więcej energii poświęcili, żeby skierować ich tam, gdzie chcemy. Czyli analitycy są super ważni w waszej organizacji. Tak. Okej. Okay. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, a jest duża szansa, że tak właśnie jest, który słucha tego, drapie się po brodzie i mówi. Może to ma sens, faktycznie? Może też powinienem zrobić coś takiego w mojej organizacji? Jak on ma zrekrutować tego analityka? Na co on ma zwrócić uwagę? Tylko i wyłącznie na jego deklaratywność tak, potrafię łączyć dane, wyciągać wnioski proszę dać mi hipotezę, a ja to sprawdzę. Czy może istnieje jakiś taki zestaw pytań albo pewnych elementów, na które przedsiębiorca może zwrócić uwagę, aby ustalić, czy ktoś faktycznie może być dobrym analitykiem? Nie zaczynałbym od jakiejś wielkiej rekrutacji drogich ludzi po korporacjach. Absolutnie to będzie strasznie dużo przepalonych pieniędzy. Wziąłbym młodych, rzutkich ludzi, którzy pozbierają dla nas informacje, czy to z rynku, ze stron, i już mamy pierwsze hipotezy. Konieczny jest ktoś, kto umie technicznie to ogarnąć, czy po prostu zeskrapować jakieś dane, zestawić, rzucić do Excela, do tabelki. Taki, taki trochę programista, trochę analityk, ale to nie musi być taki twardy, backendowy programista. To ktoś, kto ma taki dryk. Do, do skrapowania hmm. na przykład. Opowiedz mi, w jaki sposób będzie takie pytanie trochę może bardziej zaawansowane, ale strasznie mnie to ciekawi. W jaki sposób analitycy, wasi analitycy wystrzegają się tego, aby możliwie bardzo unikać błędów poznawczych? Przykładowo efekt potwierdzenia, że szukamy takich danych, które potwierdzają to, co analityk ma w głowie, a dane, które temu zaprzeczają, to są trochę ignorowane, no bo to jednak obala Pewną koncepcję. Czy analitycy są wolni od właśnie tego typu pułapek psychologicznych, czy nie bardzo? Okej, okay, no jeśli mamy jakąś hipotezę w dziale sprzedaży, no to mówimy, że to jest to, tak lub tak, w lewo lub w prawo. I w ogóle nie sugerujemy tego osobie, która ma znaleźć tę informacje i je dostarczyć. Po to prostu... nie, nie torujecie jego uwagi. Absolutnie. Po prostu mówimy: e, Zbierz mi te dane. I można powiedzieć, że to może być z perspektywy takiej osoby, która wykonuje bardzo żmudną, rzemieślniczą pracę bez sensu nieprawda. Ona to musi zrobić w taki sposób, po to właśnie, żeby później ktoś inny trochę z boku mógł popatrzeć na to z taką pewnością, że to są tylko dane, mm -hmm. a nie jakby już przetworzone. To kto je przetwarza? To już wy się i na te dane patrzycie? Czy jak? Yy, tak i potem wspólnie. Dobra. No i to w takim razie w jaki sposób wy się wystrzega się błędów poznawczych, żeby z tych danych wyciągać możliwie bardzo obiektywny wniosek, a nie coś, co rezonuje z pomysłem któregoś z was? myślę, że nie ma złotej recepty. No, po prostu trzeba, nie wiem, jeśli masz niepewność, to zwiększasz próbkę. I to, mhm. to zawsze działa. Przeanalizowałeś 50 rekordów, okej, okay, nie ma istotności statystycznej. Przeanalizuj 500. 5 tysięcy. To mhm. będzie kosztować, ale jeśli nie masz pewności, to to i tak dalej będzie dużo tańsze niż wejście nie tam, gdzie trzeba. A była sytuacja, w której postawiliście hipotezę, analityk zebrał dane, na te dane spojrzeliście, wyciągnęliście wniosek i okazało się, że się super mocno pomyliliście? Mm, nie przychodzi mi teraz do głowy... Taka. Czyli praca analityka znacząco może obniżyć liczbę błędów biznesowych. To oczywiście. To jest główne zadanie. Zebranie i analiza danych, żeby nie wchodzić w drzwi, w którymi jest ściana. Fascynujące. Fascynujące. Wracając jeszcze na chwilkę do modelu biznesowego. Co byś powiedział osobom, które niekoniecznie potrafiłyby w tej chwili jasno i klarownie wyrecytować, jaki mają model biznesowy, tylko powiedziałyby, no co, no... Taniej kupuje, drożej sprzedaje, <noise> różnice potrącam o podatki i to jest mój zysk. Okej, okay, to zastanów się, czy jeśli by przyszła inna firma z takim samym pomysłem, ty, miałaby 100 razy więcej pieniędzy, miałaby 10 czy też 100 razy więcej pracowników, to w jaki sposób zapewnisz sobie, że jak zrobisz swój biznes, to ta firma cię nie zje w pół roku? Okej. Okay. Czyli esencją modelu biznesowego jest jakiś taki, powiedzmy, wyróżnik, który jest bardzo trudno skopiować? na przykład model biznesowy. Wyobraźmy sobie sytuację z przeszłości. Microsoft Office, bardzo świetny pakiet, miliony, czy tam setki milionów użytkowników na świecie. I co się pojawiło? Arkusze, dokumenty Google'a. Jaką Google wybra wybrał strategię? Office jest płatne, a Google spłatnie. Dlaczego? Dane są płatnością? Czy... Tak, ty jesteś, ty jesteś zapłatą, twoje dane. I oni sobie Excel ma tak dużo funkcji, że 99% ludzi ich nie używa. Ale ten 1% to jest tak wymagający klient, których Google nigdy nie zaspokoi swoim online rozwiązaniem. Więc Google wiedział, że on nigdy nie pozyska tych klientów korporacyjnych, tych, których czarżuje najwięcej Microsoft. Więc po prostu inny segment wybrał i inny model biznesowy. Mm -hmm. I teraz Microsoft ma bariery zmiany. On nie może przestać sprzedawać w taki sam sposób, jak dotychczas, bo nawet koszty supportu, które teraz nie wiem, ileś milionów dolarów na wsparcie tych użytkowników, nie może z tego zrezygnować. Nie może zrezygnować z abonamentów za Excela. Mm -hmm. A Google może, bo monetyzuje to gdzie, inna, gdzie indziej. Mm -hmm. Drążąc ten temat, co jeszcze nasi widzowie i słuchacze powinni wiedzieć, aby mądrze ułożyć swój model biznesowy, bądź krytycznie spojrzeć na obecny, które mają po to, żeby znaleźć pewne mankamenty, które mogliby usprawnić? Przeanalizujcie swoją konkurencję. Czy są jakieś zależności, które ma wasza konkurencja i nie może ich zmienić. Jakieś pewne założenia, ograniczenia techniczne, ograniczenia prawne, do których nie są gotowi albo nie, nie, nie są decyzyjni, żeby to zmienić. Jeśli tak, to to jest świetna bariera wejścia dla nich, więc ty możesz w tym segmencie działać śmielej. Mm -hmm. Co jest waszym modelem biznesowym w przypadku wygodnych zwrotów? Jesteśmy brokerem przesyłek kurierskich, więc jakby zarabiamy na przesyłkach, więc możemy software podstawowej wersji, dać za darmo. I to, to jest nasz model biznesowy. Jest dużo rozwiązań sasowych w Polsce, które usprawnia procesy e-commerce, ale one dużo kosztują, nieraz po tysiące czy dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Bo mm -hmm. to są firmy, które mają model transakcyjny. Ty mi pieniądze, ja ci software. A my mówimy, nie, my jesteśmy takim trochę Googlem. My ci dajemy software, bo monetyzujemy to gdzie indziej. Mm -hmm. I wy to monetyzujecie w momencie? Przesyłki kurierskie, kiedy klient odsyła towar. Mhm. Mm Czyli zwroty są waszym, waszym zarobkiem. Tak ok dlatego opłaca się wam żeby te zwroty działały możliwie sprawnie i możliwie szybko no bo to pewnie sprawia że poprawia się user experience końcowego użytkownika tego konkretnego sklepu w związku z czym rośnie szansa że ten konkretny użytkownik tego sklepu wróci a im tych klientów jest więcej tym proporcjonalnie zwrotów jest również więcej więc wy więcej zarabiacie. Tak tak oczywiście my optymalizujemy proces dla sklepu dostarczamy im wartość mhm. Więc no, oni mówią, fajnie, znaczy naszą usługę dajemy za darmo, no chyba, że ktoś ma jakieś bardzo specyficzne, wymagają wtedy nasz zespół IT do wycenia i to sprzedajemy już normalnie. Hmm. Jak często spoglądacie na wasz model biznesowy, żeby sprawdzić na zasadzie przeglądu technicznego, czy może coś trzeba w nim zmienić? Na tą chwilę już nie przeglądamy. Mamy zidentyfikowane szanse, ryzyka, zagrożenia i tak kontrolnie, powiedzmy, nie wiem, raz na jakiś czas. Aha. To... Jeszcze temu poświęcając temu wątkowi chwilę uwagi, bo wydaje mi się, że tu z tego fragmentu może popłynąć kolosalna wartość dla naszych widzów i słuchaczy. Jeżeli. No bo tych linii biznesowych wy macie kilka, mm -hmm. i za czy, czy za każdym razem przechodziliście przez proces. Czesu, się śmiało, śmiało. Czy za każdym razem przechodziliście przez ten sam proces kreowania modelu biznesowego dla każdej linii biznesowej, czy za każdym razem to było troszeczkę inaczej, trochę jolo? W każdej spółce tak było. Naprawdę. No to hipotetycznie, odpalacie teraz nową linię biznesową. Co robicie krok po kroku? Co dajesz, co byś powiedział naszym widzom? Co, co robicie krok po kroku, jeżeli odpalacie totalnie nowy produkt, usługę? Najpierw znajdujemy problem, bądź wyzwanie, które jest nieobsłużone w jakiejś firmie i to jest istotny, trudny problem do rozwiązania, które, z którymi firmy sobie nie radzą, z jakichś różnych hmm. rzeczy, z powodu ograniczeń e, nie wiem, technologicznych, kapitałowych, decyzyjności, że to jest gdzieś tam daleko za granicą i, i jakby a rozwiązanie jest tu i tu potrzebne. I jeśli znajdziemy taki problem, to wybieramy grupę klientów, która potencjalnie spełnia naszą hipotezę. Projektujemy takie rozwiązanie i sprzedajemy to. I patrzymy, czy to, co sobie wyuroiliśmy sobie w głowie, czy jakby się po zderzeniu z rzeczywistością da jakiś wynik. Czyli za każdym razem sprzedawaliście koncepcję, nim to się stało faktycznym produktem? Nie, niekoniecznie. Po prostu niektóre koncepcje były oczywiste. Po prostu już ten produkt bądź usługa była na rynku, nie musieliśmy tego wymyślać. Mhm. Kolejny wątek, który jest przed nami, to jest wątek, który powiedziałeś mi, że dotyczy marketingu w internecie i że generalnie na tym wątku skorzysta każdy, niekoniecznie czy to jest e-commerce, czy to nie jest e-commerce, więc co w tej materii miałbyś do przekazania naszym widzom? Okay. Chciałbym powiedzieć o marketingu jako takim, ponieważ hmm, wyobraźmy sobie taką sytuację, wyobraźmy sobie, że jesteś kobietą. Przez chwilę i w pojechałeś któryś W Ryścielni może byłem. <laughs> Dawaj, pojechałeś z synem, z córką na jakieś zajęcia, i gdzieś tam masz godzinkę czekania na te na zakończenie zajęć. Poszedłeś do galerii, tak popatrzeć, bez tak. konkretnej intencji zakupowej, wchodzisz do sklepu i natychmiast widzisz, że pani już do ciebie pełna uśmiechu podchodzi. Panie Adrianie, pięknie by pan wyglądał w tej sukience. Prześlicznie, pan powinien przymierzyć i od razu kupić. I co sobie myślisz? <laughs> nie wiem, czy pytasz tak, wiesz, hipotetycznie, <laughs> czy naprawdę. Wczuj się w tą rolę. <laughs> czy pewnie dużo by zależało od mojego samopoczucia, nastawienia tego dnia i, i w ogóle tego, jak ta osoba by podeszła. Natomiast ja mam słabość do sprzedawców pod tym kątem, że jak widzę, że ktoś ma wysoki poziom uroku osobistego, elokwencji i kultury, to mi się portfel bardzo łatwo otwiera, <laughs> nie? Więc jest duża szansa, że bym dokonał zakupu, jeżeli ta osoba byłaby faktycznie bardzo profesjonalna i by w jakiś sposób taki Zaskoczyłaby mnie podczas tego procesu sprzedaży, czyli nie szłaby jakąś taką, powiedzmy, bardzo schematyczną, sch schematycznym utartym schematem masło maślane, tylko że na przykład wybadałaby moje potrzeby, czy w najbliższym czasie jest powiedzmy jakaś może specjalna okazja, czy jakieś wyjście, czy jakaś impreza, czy cokolwiek takiego, żeby w mojej głowie połączyć taką, takim sznurecz sznureczkiem, tą konkretną sukienkę z konkretną okazją, na którą to być może bym mógł założyć. Okay. I jest prawdopodobieństwo sprzedaży. Ono jakieś jest. Pewnie, nie wiem, kilka, kilkanaście procent, może, może, mm -hmm. może troszkę więcej. I teraz sobie wyobraźmy inną sytuację, którą ja sam doświadczyłem z moją żoną. Mam nadzieję, że mnie żona za to nie zabije. Jechaliśmy na wesele. Eee, już przed dojechaniem, jakby na miejscu uroczystości za zaślubin, otwarliśmy po to, żeby sobie tutaj przywdziać. Ja wyciągam garnitur elegancko, ona otwiera bagażnik. Nie mamy sukienki. I co? Wyobrażam sobie to na pięcie. No, I, I nastała cisza. I co? Szybko telefon, gdzie jest najbliższa galeria, gdzie jest sklep? Wpadliśmy do tej galerii. Pierwszy, drugi, trzeci sklep, i to były najszybsze zakupy w naszym życiu. Da się. Da się. I teraz sobie pomyśl, czym. Ja z moją żoną, czy moja żona wtedy różniła się na etapie gotowości do zakupu z tą sytuacją, którą tu tobie przed chwilą opisałem. Jak, mm -hmm. Czy dostrzegasz różnicę? No, Jezu, czy wasza <grym> potrzeba była pilna, żeby nie powiedzieć, paląca? Dokładnie. I teraz przełóżmy to na nasz e-commerce. Większość klientów, który wchodzi na naszą stronę, to jest właśnie taka pani, która ma tam chwilę wolnego, przeglądnie. 80-90% ludzi na stronie nie jest gotowa, żeby ten zakup dokonać tu i teraz. I co możemy zrobić? No i teraz popatrzmy sobie, jak sklepy dzisiaj pozyskują ruch. Pozyskują to, nie wiem, Googlecem, Facebookiem, Instagramem masę, masę pieniędzy wydają na, na pozyskanie tego ruchu, który nie konwertuje. On może skonwertuje jutro, pojutrze, za miesiąc. Przerzucamy górę pieniędzy. I co dostajemy za? Wynajmujemy powierzchnię reklamową. Na przykład w Google, czy właśnie na jakimś wallu w serwisie społecznościowym. To jest wynajęcie, tak? Na rynku mieszkaniowym. Ty wynajmujesz, nie, nie posiadasz mieszkania. Jeśli jesteś małym brandem, musisz się skupić na tym, żebyś, przysłowie, kupił to mieszkanie, a nie wynajmował. Czyli, co jest Twoim asetem? Twój czas, Twoje pomysły, to co masz w głowie, czyli na przykład. E, ilu masz followersów, ile masz kontentu na stronie, ile masz własnych zdjęć, ile masz rekomendacji od swoich dotychczasowych klientek, ile masz tych y, rekomendacji albo możesz ich pozyskać. I w jaki sposób możesz tych klientów ściągnąć do siebie, czy to do aplikacji, czy do innych rozwiązań. To jest twój aset i z niego korzystaj. Bo inaczej, jeśli zaczniesz konkurować z dużym branem, oni cię zadeptają mhm. pieniędzmi i doświadczeniem na rynku. E, I traktujmy. Te poszczególne etapy lejka bardzo świadomie w naszym. W naszej... Co to znaczy bardzo świadomie? Czyli co? To znaczy, próbujmy zrobić inny komunikat do innego etapu lejka. Jeśli. Oni nas widzieli w tym sklepie, jak wbiegliśmy do niego, i pani tu nie, nie owijała. Ja mówię tam rozmiar taki, taki, taki kolor szybko. No, i jakby nie było tej zbędnej zwłoki. Natomiast jeśli przychodzi taki klient, patrząc po ścianach trochę taki niezdecydowany, to trzeba go inaczej tros troszkę za zaopiekować niezbyt natarczywie, nieagresywnie. Więc to, oczywiście, czy to mówimy o sprzedaży konsumenckiej, czy B2B. W B2B jest troszkę inaczej. Jakby pierwsza rozmowa, druga, trzecia nie powinna być zbytnio agresywna, sprzedażowa. Powinna być taka badawcza, zrozumienie potrzeb, zbudowanie zaufania, autorytetu. To jest klucz do sukcesu w B2B. Bo te decyzje nie zapadają w minutę. Mhm. I trzeba być przygotowanym. O co klient może zapytać? Dlaczego o to? Od razu jakby ubiegać jego obiekcje, które mamy w głowie. My z takimi obiekcjami się często mierzymy w naszym, w naszym procesie i dlatego mamy to zaadresowane. Jak w takim razie przedsiębiorca powinien skonstruować komunikat na swojej stronie internetowej, żeby ta grupa, która zapomniała sukienki i wpada właśnie do sklepu i gorączkowo się rozgląda i jest kupić praktycznie gotowa wszystko, żeby oni właśnie chcieli kupić. Gwarantujemy jutro dostawę do 12 przed południem. Albo jeśli kupisz teraz, to w ciągu, nie wiem, godziny to spakujemy i wyślemy. Czyli element szybkości jest istotny dla wielu klientów? Zdecydowanie. Czyli jakby przeanalizujmy w jakiej sytuacji są nasi klienci, którzy kupują nasz produkt bądź usługę. Mhm. Co ich motywuje? Ja na przykład Każe handlowcom zawsze zadawać takie pytanie. Dlaczego Pan się do nas zwrócił? Jakby z zapytaniem o mhm. naszym produktu usługę? Jaka jest pana potrzeba? Jaki jest Pana problem? I co robicie z tymi informacjami, które oni wam udzielają? Pozwalają nam lepiej segmentować naszych klientów i nasze komunikaty, czyli ciąg dalszy interakcji. Czyli de, de facto, słowami, które oni wypowiadają, projektujecie lepszy marketing tak? waszych firm? Tak, oni nam sami, od... my nie musimy wymyślać, wystarczy, że pytamy. Posiłkując się dodatkami, które mam przed sobą, to widzę, że kolejny wątek, który mamy do omówienia, to są kluczowe procesy, które wpływają na sukces przedsiębiorstwa. Tak. Słuchamy. Jest. Uważam, że najważniejszym procesem firmy nie ma ważnego, jest proces rekrutacji. I to, kogo wpuszczamy do firmy, kto buduje nasz zespół. Bo to od jakości mhm. i zaangażowania osób zależy sukces całej firmy. To jest jeden z najważniejszych. Dwa. Poczekaj, U... po... poczekaj, poczekaj. spokojnie, <laughs> zanim przejdziemy do drugiego. No to a propos tego pierwszego, powiem trochę prowokacyjnie, dlatego że już nam się super dobrze gada, więc sobie pozwalam na taką śmiałość. Powiedz coś, czego nie wiemy. A nie wiem, co wiecie. No, myślę, że tysiące naszych widzów wiedzą, że proces rekrutacji jest ważny, a to, co ich i mnie prawdopodobnie interesuje, to to, jak wy to przekminiliście, że wasz proces rekrutacji, jak do mnie mam, twierdzisz, działa lepiej niż gorzej. Co jest krytycznym elementem lub elementami, które sprawiają, że wyławiacie z rynku najlepszych ludzi? Okej. Okay. Tak jak wcześniej powiedziałem, myślę, że to tak, to, czy ktoś miał jakiś projekt swój na boku, to pokazuje nam, czy on będzie gotowy się zaangażować bardziej i rozumieć skąd się bierze wartość, skąd się biorą pieniądze na wynagrodzenie. Dwa, jakby jaką relację ma na rynku z, po, z poprzednimi pracodawcami, czy jest w stanie te referencje lub kontakt przekazać? Trzy, jakby taki ogólny poziom zaangażowania, yy, to można sprawdzić, czy coś robił, jakby czym się interesował. Taka stabilność emocjonalna. To jest coś, co ja bardzo cenię. To znaczy, czy, hmm, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest nieistotne, nie ma wpływu. Natomiast jeśli przychodzi do mnie facet, który ma, y, nie wiem, y, żonę, dziecko, dwu, dwójkę, trójkę, to on jest dla mnie taki... Hmm, budzi we mnie zaufanie. To znaczy, że on wie, co robi w życiu, podejmuje racjonalne decyzje, ma jakąś odpowiedzialność. Nawet nie chodzi o ten kredyt. Chodzi o to, że on wie, czego chce w życiu. Z drugiej strony, jeśli mamy człowieka, który widzę w CV miał 8 firm na przestrzeni ostatnich 3 lat i on mi mówi, że to teraz to się już na pewno zaangażuje. Teraz to już będzie ten projekt, w którym on chce się realizować. To, to nie jest to, co ja bym wybrał. Mhm. Oczywiście... Wobec jakich zachowań jesteś uprzedzony? Co u ciebie jest momentalnie czerwoną flagą oprócz 8 firm w 3 lata? Myślę, że umiejętność słuchania drugiej osoby to jest jedna z najważniejszych kompetencji w życiu, nie tylko w biznesie, w życiu. Czyli jak ktoś przerywa ci w trakcie rozmowy, bądź cały czas gada, wchodzi w zdanie, to nie bardzo? Przerywanie jest upierdliwe, natomiast jeszcze niesłuchanie to jest jeszcze gorsze. Bo przerywanie to znaczy, że ktoś jest tak często nakręcony, że być może już chce to wypowiedzieć, to jeszcze to da się zmoderować. Natomiast jeśli ja tobie mówię coś, a ty sobie mówisz swoje, no na przykład niektórzy tak mają, że oni nie, w ogóle kompletnie nie słuchają. Tak, nie rejestrują tego, co mówisz. Tak, bo on tylko czeka, żeby już mógł móc zacząć strzelać swoimi teoriami, to no daleko nie dojdziemy. Druga rzecz, jakby umiejętność przyjmowania innego punktu widzenia. To jest taka um, empatia. Empatia nie, nie, nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, ale taka wczucia się. To jest to powiedzenie wczuj się i przejdź mile w, w czyichś butach. To jest, to jest bardzo trudne. Ja hmm. sam się tego uczę. E, czyli jeśli ktoś mówi to, co mówi, wydaje się dla ciebie, że to jest głupie, abstrakcyjne i bez sensu, co ten idiota tu mówi. Nie. On mówi racjonalnie z jego perspektywy. Przeżyj to, co on przeżył, zrozum to i dopiero potem się odezwij. Powiedziałeś, że tego się uczysz. Nad czym jeszcze jako osoba działająca w tej skali biznesu obecnie pracujesz sam nad sobą, nad jakim aspektem swojego umysłu, swoich kompetencji, żeby być lepszym pracodawcą? No myślę, że takiego nie wchodzenia w szczegóły za bardzo, to znaczy dać zaufanie i jakby dobrą relację z ludźmi trzymać, czyli motywować, wysłuchiwać, wspomagać. Nie, po, nie podejmować mhm. decyzji za innych rzeczy. Tego się uczy cały czas. Okej, okay, dziękuję. Wracając do kluczowych procesów. Czy coś jeszcze masz zapisanego? Myślę, że w dzisiejszym świecie dużo ludzi szuka takich quick tipów, złotych rad, że po prostu siedem sposobów A na rozwój firmy. Masz takie? Pewnie, że mam, <laughs> ale nie powiem. <laughs> Nie, ja myślę, że prawdziwy sukces jest sumą tysięcy małych sukcesów, małych usprawnień. Czy to w procesie sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, nie wiem, procesu zwrotów. To są te rzeczy, które w długim terminie budują przewagę, bo one poprawiają jakość, a ta jakość rodzi kolejnych klientów. Czy coś jeszcze mamy? Ja mógłbym mówić o zwrotach, bo po prostu nie ma nic innego, czym tak bardzo nie żyję. Oczywiście po, poza moją żoną i dziećmi. Ale... No, okej, okay. wybrnąłeś, no dobra, no to posłuchajmy o zwrotach. Uważam, że zwroty jako proces jest często niedoceniany w sklepach internetowych. Wszyscy, że tak powiem, bardzo czule pochylają się nad procesem zakupów w e-commerce. Koszyk, taka metoda dostawy, taka metoda płatności, ten kolor tu, tak i ten przycisk tam. Ale nikt nie, zapom... nikt nie pamięta o tym, że prawie połowa ludzi, tam, uśredniając oczywiście, już może oddać wasz produkt. U niektórych sklepów to będzie 30%, u niektórych 70%. Ale... To jest taka skala w niektórych sklepach? To oczywiście. Jezu. Czyli niby masz kasę, ale, je... ale jej nie masz. Ale jej nie masz. A nawet myślisz, że masz, święty w to wierzysz, wszyscy cię przekonują, a na koniec miesiąca wcale jej nie masz. Znałem historię jednego sklepu właśnie z branży Fashion, który chyba wsze, chyba tam rozpoczęła się współpraca z zalando, no i nagle skala sprzedaży wystrzeliła do góry, no i nagle pojawiło się tych euro trochę więcej, no ale jak potem pojawiły się te zwroty, to to prawie położyło biznes. Tak. Tak. To też mam tutaj ciekawy case, bo na przykład agencje marketingowe najczęściej robią tak, że po prostu rozliczają Google Adsa czy inne media, po prostu widzą. Wartość aców, czy koszt, przychody, i taki raport wysyłają do właściciela. Ale ja nie spotkałem agencji, która robiłaby mm, co najmniej należytą staranność, to znaczy, no, to, to zależy też od właściciela, oczywiście, ale zapewniła integrację pomiędzy systemem sprzedażowym, systemem zwrotów, a panelem aców. To znaczy, agencja raportuje milion sprzedaży. No dobra, ale. Tu mi wychodzi, że to nie milion, tylko 500 tysięcy. I to nie tych najlepszych produktów, tylko tych dużo, dużo gorszych, które jakby po zwrotach dają dużo mniejszą marżę. Aha, no ale my nie, my, no nie wiedzieliśmy. I, no nie. A, a jest gotowe rozwiązanie. Google Ads y, udostępnia na przykład API, gdzie można zintegrować, że y, każdy zwrot od razu powoduje, że mamy realne dane, realne ROI, ROASy. To jest cenna informacja. Tak. Y, I co więcej, to jeszcze po, konsultowaliśmy to z Googlem. No wyobraźmy sobie sytuację, jak działa algorytm kupiłeś jakąś, nie wiem, bardzo ładny sweterek, tak? I kupiłeś Dziękuję. go sobie. Jednak dotarł do ciebie i go oddałeś, bo nie wiem, cokolwiek, żonie się nie spodobał. No, stwierdziłem, że jestem już za stary, no. <grym> to się nie stało. Absolutnie. No i co? Google widzi, że ty jesteś świetnym klientem, wydałeś y, pieniądze na sweterek. Nieprawda. Ty nie jesteś świetnym klientem, bo go oddałeś. I co z tego? I teraz Google y, targetuje ciebie i osoby tobie podobne na sprzedaż tych sweterków. Ma błędne dane na wejściu ponieważ nikt nie dostarczył do systemu Google informacji, że ty jednak nie jesteś klientem. I nie działa efektywnie ten algorytm. Jaka jest skala tego typu niewiedzy wśród polskich e-commerce'ów? Bo mam ja, wrażenie, że gigantyczna. Ja powiedzmy jedną, dwie osoby w Polsce spotkałem, która jest świadoma tego problemu, a rozmawiałem już o, myślę, że setkoma sklepów fashion. Czyli setki polskich e-commerce'ów nie uwzględniają w swojej strategii kreowania buyer persony, Danych, które, są pochodzą ze zwrotów, które pokazują, że jednak klient nie jest, lub nie, no nie był zadowolony z zakupu, zwrócił towar, a pomimo to, i tak przeznaczamy jakąś część budżetu marketingowego na, targe, na targetowanie ludzi, którzy zwrócili towar, którego nie chcą. Oczywiście. To, 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 te 60 milionów, które wy wyrobicie, to jest mało w stosunku do tego, co możecie robić. Yy, problem jest jakby trywialny. Technologia, nie ma systemu, te firmy, które to robią, to zrobiły to własnymi rękami, programistami zainwestowały pieniądze i teraz czerpią, dzięki temu mają przewagi konkurencyjne w acach. Wydają na przykład, nie wiem, mniej 20% budżetu, mm -hmm. bo są bardziej efektywniejsze dzięki temu. Ja tak jakby tą liczbę teraz podałem, bo to jest bardzo charakterystyczna liczba, ale nie ma technologii. I to jest wyzwanie. I tę technologię dostarczacie wy? Tak, moglibyśmy dostarczyć. Kurczę, to wy, mam wrażenie, że wy wręcz... Biznes biznesem, ale to, co wy robicie, to jest po prostu mega pożyteczne, no bo to powoduje, że ktoś podejmuje dużo bardziej jakościowe decyzje. Tak, to nawet biznesowo. nie chodzi o to, żeby to dostarczyć do, do właściciela firmy, żeby personę. To chodzi tylko o algorytm Google'a, żeby on sam z siebie, bo on będzie lepiej działał, jak się mu da lepsze dane. Mhm. To jest, no, nawet mieliśmy taki przykład sprzedawcy, który bardzo fajnie pomyślał, tak? Mamy klientów, którzy u nas zwracają, tak? Mamy, nie wiem, tysiąc sprzedaży, 200 zwrotów, no to ma, wybierzmy sobie tych klientów, nie wiem, najgorszych 100 klientów, którzy na, najwięcej zwrotów zrobili. Wyeksportujmy tą listę tych klientów, e-maile i numer telefonu, zróbmy grupę odbiorców w Google Adsie i wykluczmy ich z reklam. Mm -hmm. Super, bardzo proste rozwiązanie. To, tu jest haczyk oczywiście, bo to, że ktoś zrobił 5 zwrotów, nie znaczy, że jest złym klientem, bo mógł równocześnie zrobić 50 zakupów. Ale robi, próbuje tak jak potrafi, za pomocą tego, co ma. Mm. No i zakładam, że też tego typu informacje dużo łatwiej chyba wyciągną analitycy z systemu, którzy zobaczą, że ten właśnie klient, który zrobił 5 zwrotów, niekoniecznie musi być zły, no bo tak jak powiedziałeś, zrobił 50 zakupów, no ale to trzeba na tym posiedzieć, poklikać, powyciągać wnioski. Tak, to się musi dziać automatycznie, samoczynnie, żeby to był po prostu proces, a nie gdzieś tam ktoś ręcznie przerzuca z okienka do okienka pliki. Hmm. Tak to powinno działać. Czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których. Przedsiębiorcy działający szczególnie w e-commerce powinni poświęcić, poświęcić więcej uwagi zwrotom. No pewnie. Na przykład, zrobiliśmy badanie u naszych klientów, ile czasu tracą na obsługę takich zapytań trywialnych, typu jak zwrócić towar. I to jest masa, masa takiej pracy, której można po prostu tak wyłączyć. Zbędnej. Tak, zbędnej. Na przykład um, zapytaliśmy naszych klientów i powiedział się tutaj Patryk Śliwicki. Customer Service Manager w firmie Super Sklep i zadaliśmy pytanie, ile na przykład wdrożenie naszego rozwiązania, o ile obniżyło liczbę zapytań klientów. Szacunkowo wyszło nam, że spadek kontaktów dotyczących zwrotów jest wyraźny. Szacujemy go na 70 do 80%. Poza tym, mhm. jeśli chodzi o obsługę takich wy teraz wystarczy, że wysłamy linka i problem jest z głowy. Czyli oszczędzamy w zależności od skali dziesiątki czy też setki godzin co miesiąc mhm. prostym rozwiązaniem. To jest czas, który y, powoduje, że wiesz, mamy realne oszczędności. Wyobraź sobie teraz sytuację, że masz filmę Proces, który zajmuje u jednej osoby jedną godzinę dziennie. To jest koszt, powiedzmy, tam 750. Do tysiąca złotych całkowitego kosztu zatrudnienia, i teraz zastanów się, czy z każdego stanowiska możesz coś zoptymalizować, urwać 5% efektywności, 10-15%. I właśnie takie proste mhm. rzeczy robią tę efektywność. Oszczędzasz na kosztach zatrudnienia. Na przykład innym takim tipem jest to, że jak obserwowałem, będąc na audytach w wielu, w wielu sklepach fashion, jak identyfikowane są zwroty na wejściu, po prostu to jest jakaś um, rzemiosło. To znaczy, przychodzi paleta paczek i ktoś tam stukuje, kowalski Nowak, szuka to, to w systemie, podczas gdy to powinno być na zasadzie skanuję etykietę przewozową. Mam to zamówienie. I już tylko oczekuję i robię trzy kliki, a nie pięć minut, dziesięć minut. Szukam, kto to wysłał. No, szczególnie takie etykiety Poczty Polskiej. Mhm. To jest y, bardzo niskowiszący owoc, który można szybko zerwać i y, wprowadzić oszcz oszczędności. Albo mieliśmy takiego y, też klienta, który. No, notorycznie ma chyba jakiś zatarg z kurierem, że kurier mówi, że dorączył 100 paczek, a on w magazynie widział tylko 98 albo 99 i tej jednej ostatniej nie ma. No jest słowo przeciwko słowu, i bardzo ciężko by wyjść z takiej matni. I to też jest prosty problem do rozwiązania. Wystarczy na przykład w system uruchomić i skanować wszystkie paczki. To. To się wydaje, że to jest na przykład jeden m, m, przypadek, nie wiem, na, na tysiąc, na pięćset, ale jeśli mamy odpowiednią skalę, to, to, to się robi już koszt. Non -stop to się dzieje non-stop To się dzieje stop i suma tych małych problemów powoduje, że, nie wiem, po ludzie się frustrują, jest potem, nie wiem, negatywna opinia na, na ten i to jest ten prawdziwy koszt, nie tylko koszt taki, który my ponieśliśmy, tylko utracony przychód, bo nie wiem, klient zobaczył negatywną opinię, że nie przyjęli zwrotu, nie oddali pieniędzy, nie oddali, y, trzymali dwa tygodnie, bo paczka zaginęła, bo nie wiadomo co, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ten proces jest niezaadresowany właściwie, no to nam to ginie. Czy mam też takie wrażenie, jak to wszystko teraz mówisz, że w momencie, jeżeli ktoś ma bardzo dobrze poukładany proces zwrotu, No to z automatu to się w, klien w kliencie się buduje kolosalne poczucie bezpieczeństwa. No bo jeżeli mogę kupić bez ryzyka, że potem będę musiał się bujać i wymieniać dziesiątki maili i udowadniać i przekonywać i tak dalej, tylko mogę, to, mogę tą, te środki odzyskać sprawnie, to moja motywacja, żeby te zakupy zrobić ponownie w przyszłości, prawdopodobnie jest dużo większa. No bo jak to widzę w większości branż, że z jednej strony, oczywiście, bardzo często cena czyni cuda, ale ten komponent bezpieczeństwa, że wszystko będzie ok, że jak coś ci się nie spodoba, szybko ci zwrócimy środki, cały kontakt będzie kulturalny, profesjonalny, szybki, że nie będziesz musiał wysyłać czterech maili przypominających, żeby ktoś łaskawie odpisał, to to powoduje, że to bezpieczeństwo jest ogromnym triggerem, żeby kupić. Tak, część sprzedawców mówi, a nie będę ułatwiał zwrotów, bo będę miał więcej zwrotów. Fajnie, ale pomyśl sobie w ten sposób. Nie bez powodu Allegro wprowadziło smart. Nie bez powodu są te programy, gdzie może za darmo o, o mhm. kupić i za darmo zwrócić. Dlatego, bo klienci tego wymagają. To jeśli tego nie zoptymalizuje jakiś sprzedawca, to po prostu nie będzie miał klienta, bo klient sobie pójdzie na taką czy inną platformę marketplace, która jest świadoma, bo ma analityków i oni to potrafili już policzyć. Więc z drugiej strony warto sobie zadać pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że kupiłeś właśnie ten sweterek. Yy, on kosztował nie wiem ile. 300, 500, 1000 zł, nieważne, ten 500. Mhm. czy ten trud, okej, okay, no nie odeślę i już trudno, machnę ręką na te 500 zł, bo nie będę nadawał tej paczki, bo ten trud 15 minut to jest za dużo, za dużo. Te 15 minut moje mhm. jest ważniejsze niż te 500 zł. Nie, to tak to nie działa. Klient i tak, i tak odeślę, tylko... Problem jest taki, że jak odeśle to na własną rękę, będzie szukał, będzie się frustrował, irytował, będzie czuł ze strony sklepu, że oni coś kombinują z tym zwrotem, zwlekają, utrudniają. Będzie o tym mówił. Tak. I albo to... tylko na spotkaniach, albo też w mediach społecznościowych. Tak, albo on tylko kupi i już nie kupi drugi raz. Tego w danych nie widać. Jakby nie widać hmm. tego, że o rany, był klient, no i no, no nie ma klienta. No, po prostu zakładamy, że on miał tylko jednorazową potrzebę. Nie, on pewnie poszedł na jakąś inną platformę, która miała te procesy lepiej ogarnięte. A co sądzisz w ogóle o polityce darmowych zwrotów, która, którą czasami można widzieć w niektórych sklepach internetowych? Okej, okay. myślę, że z punktu widzenia klienta jest bardzo, bardzo przyjazna. Natomiast zauważyłem taki trend, że e-commerce zaczynają liczyć pieniądze, i, i to bardzo dokładnie, ponieważ jest delikatny spadek sprzedaży. I w ostatnim czasie mamy już kilka przykładów firm, które na przykład zrezygnowały po wielu latach z polityki darmowych zwrotów, ponieważ yy, no, jakby ta rentowność musi się zgadzać. Nie wiem, chociażby nie wiem, czy Kazar, czy Wenecja, Skalnik, Lawart. Yy, jeszcze masa, masa. To są masa... nasi klienci. Tak, to są nasi klienci i y, oni przyszli do nas po prostu szukając jakby metod na usprawnienie procesu zwrotów i podjęli też taką taką decyzję, że a spróbujmy bez darmowych zwrotów, zróbmy płatne zwroty. Yy, I co? Było bardzo dużo obaw, czy zmiana tej polityki pociągnie ze sobą spadek sprzedaży. I w większości przypadków to nie nastąpiło. To znaczy w ogóle, ja bym powiedział, że w ogóle w uprzywilejowanej sytuacji są sklepy, które mają darmowe zwroty i mają sieć salonów. I dobrym ruchem jest to, żeby wyłączyć darmowe zwroty w kanale e To spowoduje, że te zwroty zostaną, ci ludzie przekierują się do salonów, żeby tam za darmo oddać towar. I to jest idealne środowisko do zrobienia upsellu. I to się już tam kilka razy wydarzyło. Bezkosztowe, mamy klienta pff, przy ladzie. Możemy mu, bo dalej ma potrzebę. Tak? Albo mamy też przykład yy, jednej marki, która bardzo długo miała system darmowych zwrotów, i wpadliśmy na jeden pomysł. Co to znaczy darmowy zwrot? No, kupujesz i możesz za darmo oddać. No dobrze, ale jeśli kupujesz w zamówieniu 10 sztuk, to ile masz tych darmowych zwrotów? No, marka miała nieskończone wiele ilość tych, yy, tych darmowych zwrotów. Czy ktoś kupował 10 produktów i odsyłał to na 4 paczki, na raty. I zrezygnowaliśmy z tego, czyli do jednego zamówienia daliśmy tylko jeden darmowy zwrot. I tylko ta mała zmiana techniczna spowodowała, że to spadło o 5%. 5% zwrotów. Niby nic, ale te 5% to jest realna kwota w skali rocznej. Wystarczy po prostu technicznie dobrze ogarnąć. E, na przykład w innej marce też taka dosyć duża, która dawała darmową etykietę na zwrot. W paczce wkładała po prostu pak i już. Przestali to robić. Wymagali minimum zaangażowania ze strony klienta czyli wejść na stronę i zarejestruj zwrot, podaj przyczyny tu, tu już wchodzimy w temat w ogóle zbierania powodu i analizy zrób to w formie elektronicznej. Tylko to spowodowało spadek liczby zwrotów o 60%. To jest gigantyczna zmiana. Myślę, że dla osób, które mają e-commerce, tego typu informacje to jest naprawdę złoto. Tak. Y Myślę, że też w sklepie pytają cały czas co zrobić, żeby tego klienta z tych Google Aców do nas sprowadzić, do naszej aplikacji, do naszego newslettera i tak No jest prosty Trik. Jeśli już mamy jakieś preferencyjne warunki zwrotu, to dajmy go tylko tym zaangażowanym, tym zapisanym na newsletter, tym ze zgodami marketingowymi i dajmy im na przykład darmowe zwroty, ale nie w, przez 100 dni. Dajmy im te zwroty na przykład przez 3 dni po odebraniu paczki, żeby on po prostu odebrał odzież. Jak nie pasuje, to natychmiast go odeśli. A nie, nie czekajmy do piątku, do soboty, kiedy on czy ona pójdzie w tej odzieży. Jakby ograniczamy dwa ryzyka za jednym czasem, tak? czyli przyspieszamy, Szybkość obrotu tego towaru, szczególnie teraz, będzie za chwilkę szczyt sprzedaży. No i teoretycznie jest 14 dni, ale to jeszcze jest 14 dni na odstąpienie, 14 dni na, na odesłanie I, i towar leży prawie miesiąc u klienta. I minie sezon sprzedaży, i co my z, tym, z tą odzieżą zrobimy? 5 stycznia? Nie wiem myślę, że to, co jeszcze sklepy nie robią, a mogłyby robić, są, jest AI, można po prostu wrzucić te powody, dlaczego klient nie kupił produktu A, B, C, wrzucić to do AI i dzięki temu mamy konkretne powody, co trzeba zmienić w tej, czy tamtej sukience, czy kroju, płaszczu, bucie i tak To jest po prostu bardzo nisko, nisko owoc. I tu stawiamy kropkę. Z czym chciałbyś zostawić naszych widzów i słuchaczy? Myślę, żeby nie szukać złotych rad, Bóg wie gdzie, nie wiadomo w jakich kanałach, źródłach, tylko skupić się na małych, drobnych improvementa, które można wdrożyć szybko w swojej organizacji, tak? Jeśli macie wątpliwość lub się zastanawiacie, czy w waszej organizacji jest możliwość do optymalizacji procesu zwrotu, to zapraszam na bezpłatną konsultację z naszym specjalistą. Szanowni widzowie, słuchacze, jeżeli chcecie jakkolwiek wyprzedzić waszą konkurencję, żeby spojrzeć na pewien wycinek e-commerceowej rzeczywistości, na którą być może Inni jeszcze nie patrzą, to skorzystanie z bezpłatnej konsultacji może być dobrym pomysłem. A jeżeli z takowej skorzystacie i będziecie już po to, wróćcie pod ten odcinek i dajcie znać w komentarzu, jak sobie poradzili z obsługą Was jako potencjalnych klientów. A my tymczasem stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągnęliście masę wartości, przydatnych informacji. Ja bawiłem się fenomenalnie, więc jeżeli chcielibyście, aby Krzysztof jeszcze zawitał do naszego programu, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, czy. Krzysztofa uwzględniać jako jednego z gości na sezon 2.25, który już niedługo, ponieważ nagrywamy w połowie października, a ten czas szybko leci. Dziękuję Ci za wielki poziom otwartości. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się na to, żebyśmy trochę przeformułowali koncept samego odcinka. Jak się bawiłeś? Rewelacyjnie. Po prostu Uf. rozmowa z tobą to jest cud Uf. miód. Ojejku, ale jesteś uprzejmy. <gry> Dziękuję bardzo. Bawiłem się fenomenalnie, powiem to raz jeszcze. Dziękuję ci Krzysztofie, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie inspiracją dla tysięcy osób. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.